Szanowni Państwo, chciałbym Państwa wszystkich serdecznie powitać na 22. zdaje się już Święcie Prawników tutaj w Krakowie. Przede wszystkim chciałem powitać naszych znakomitych panelistów. Może zacznę od gości. Witam pana profesora Pawła Boreckiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana profesora Fryderyka Zolla z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Innsbruck. Witam księdza profesora Franciszka Longchamp de Berryer z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym panelistem jest mecenas Paweł Kuglarz, tylko o jest właśnie tutaj. Pan mecenas Paweł Kuglarz reprezentuje Instytut Allerhanda w Krakowie. Dzisiejszą debatę poprowadzi pani doktor Weronika Kudła z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. No ale to nie koniec naszych znakomitych gości. Bardzo się cieszymy z obecności pana profesora Dariusza Dudka z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie pana Grzegorza Gmyrka, z pracownika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proszę państwa, jest na sali również pan profesor Grzegorz Żmij, sędzia Sądu Najwyższego. Widzę pana profesora Andrzeja Zolla. Witamy panie profesorze. Pan profesor Wacław Uruszczak. Witamy panie profesorze również. Pani mecenas Wisłocka-Sieprawska. Tutaj bardzo zasłużona pani mecenas w stworzeniu naszego stowarzyszenia. Witam serdecznie pani mecenas. Proszę państwa, wszystkich serdecznie witam. Dzisiejszy dzień jest jeszcze ważny z innego względu, mianowicie proszę państwa, reaktywacja Dnia Świętego Iwo nastąpiła dokładnie 20 lat temu. 19 maja 2004 roku. Mi się wydaje, że są tutaj Państwo, którzy pamiętacie, niektórzy z Państwa pamiętają ten dzień reaktywacji. Pamiętam taki pierwszy wykład, to właśnie pan profesor Uruszczak tutaj w Kościele Świętej Anny wygłosił na temat Świętego Iwo, który wtedy był patronem, proszę państwa, no nieznanym. Prawnicy nie wiedzieli, że mają świętego patrona. Ja pamiętam rozklejanie plakatów w sądzie właśnie z informacją na temat reaktywacji tego dnia. No i tam właśnie ten wierszyk podaliśmy. Sanctus Ivo erat Brito, advocatus sed non latro, res Miranda populo. I pamiętam, że ówczesny duszpasterz prawników, właśnie świętej pamięci ksiądz Jan Pasierbek, no później dzwonił do mnie właśnie, czy ja na pewno wiem, co tam jest napisane, dlatego że przecież adwokaci znają łacinę, tak? A tam jest napisane sed non latro. A profesor Langroth no, przetłumaczył ten wierszyk tak bardzo przyjaźnie, średniowieczny wierszyk, mianowicie w ten sposób. Święty Iwo pochodził z bretońskich włości, choć adwokat, lecz o dziwo, słynął z uczciwości. Tak więc, no, proszę państwa, prawnicy wiadomo budzili kontrowersje już w średniowieczu, skoro taki wierszyk był popularny. Ale to tylko tytułem wspomnień, proszę państwa. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu, bo tutaj jesteśmy dumni z tego, że gromadzimy wszystkie zawody prawnicze, bo i sędziów, i prokuratorów, i adwokatów, radców prawnych, i notariuszy, i komorników, i też prawników wojskowych mamy w swoim gronie, tak więc jesteśmy nieodmiennie dumni z tego, że ten dzień jest właśnie świętem wszystkich zawodów prawniczych. Bardzo proszę pana doktora Grzegorza Blicharza o parę słów. Bardzo dziękuję, wielce szanowni państwo. To ogromny zaszczyt, że Ośrodek Prawa i Wolności Religii może współorganizować wspólnie z głównym organizatorem, Stowarzyszeniem Ars Legis, kolejne święto prawników. Jako ośrodek i stawiamy pierwsze kroki, ponieważ ośrodek został założony w 2023 roku właśnie jako przedsięwzięcie Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kliniką Wolności Religii
przy Wydziale Prawa, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Harvarda. I naszym celem jest właśnie łączenie świata uniwersytetu i praktyki prawniczej w celu badania i ochrony wolności religii dla wszystkich. Właściwie wspiera nas przykład tych, którzy działali tutaj w tych murach. Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skarbimierza, a wcześniej poprzedzających ich, ale działającego w innym troszeczkę rejonie, w murach katedry, Wincentego Kadłubka, którzy utorowali właśnie drogę do tolerancji religijnej, do pokojowego współistnienia różnych religii, do oparcia właśnie naszego państwa na poszanowaniu godności człowieka. I stąd właśnie wolność religii jest elementem naszej kultury i też chyba podstawą, która zapewnia, że możemy utrzymać nasze społeczeństwo w jedności. W imieniu Ośrodka Prawa i Wolności Religii życzę wielce szanownym państwu i wielce szanownym gościom, a przede wszystkim prelegentom udanych obrad. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam przyjemność zaprosić do szacownego grona panelistów naszych gości. Chciałam przede wszystkim, zanim tutaj usadowią się nasi paneliści, podziękować Stowarzyszeniu Ars Legis za tak piękną uroczystość, w której mam przyjemność brać udział i reprezentować Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Dzisiejszy dzień jest szczególny nie tylko dlatego, że obchodzimy święto patronalne zawodu prawników. Jest też szczególny, bo ten piękny niedzielny poranek, słoneczny praktycznie rzecz biorąc, to też święto zesłania Ducha Świętego. I my, pomni tej naszej wiary, czujemy się poniekąd jak w takim wieczerniku, oczekując tego parakleta, Ducha Mądrości. Szukamy jako prawnicy, jako osoby zainteresowane tą tematyką prawną, odpowiedzi. Bardzo trafnym jest podjęcie w tym momencie dyskusji na temat relacji państwo-kościół. Dlatego też w debacie mam zaszczyt przedstawić udział naszych szacownych prelegentów. Jako pierwszego pana profesora Pawła Boreckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcę, nauczyciela akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji, członka Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, a także Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Pan profesor jest odznaczony brązowym krzyżem zasługi za osiągnięcia na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego. Panie profesorze, witamy serdecznie. Jako drugiego prelegenta chciałabym powitać pana profesora Fryderyka Zolla, znamienitego prawnika, cywilistę, jak i wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Osnabrück, jednego z inicjatorów Kongresu Katoliczek i Katolików, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN. Witamy serdecznie. Jako trzeci nasz znamienity gość to ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów podyplomowych Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym na Wydziale Prawa i Administracji UJ-u, wykłada również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Został wybrany na czwartą kadencję do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest także członkiem zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Wreszcie, jako nasz czwarty znamienity gość, chciałabym powitać pana mecenasa Pawła Kuglarza, radcę prawnego z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym jako partnera w międzynarodowych kancelariach. Pan mecenas jest laureatem nagrody imienia profesora Maurycego Alleranda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii. Jest też autorem licznych publikacji naukowych i eksperckich. Szanowni Państwo, mamy wśród naszych gości wielu wybitnych znawców prawa wyznaniowego, ekspertów, którzy w swojej działalności badawczej, ale też praktycznej dotykają na co dzień tej jakże delikatnej sfery łączącej państwo z Kościołem. Na
jak obserwujemy od kilkunastu lat, ta sfera to zawsze są łączące się okręgi. Więc widzimy tutaj pryzmat pewnego organizmu i patrzymy, czy on przypadkiem nie choruje. Chcemy stać się specjalistami właściwymi tutaj od stawiania diagnoz, ale żeby takie trafne diagnozy można było postawić, to na razie musimy zebrać całościowy wywiad i zbadać pewne obszary, które wydaje się nam, że chorują. Dlatego też naszą debatę postanowiłam jako moderator, mając tutaj wolną rękę w określaniu tych obszarów, które chcielibyśmy przemyśleć, przedyskutować, kilka właśnie wrażliwych sfer. Wśród nich jako pierwsza to oczywiście sfera ogólnej współpracy między Kościołem a państwem. Później przejdziemy do szkolnictwa, do obecności symboli religijnych w życiu publicznym, uzewnętrzniania tożsamości religijnej w tym życiu publicznym. Wreszcie chcielibyśmy się przypatrzeć kwestiom finansowania i jakże aktualnej kwestii dalszej kontynuacji Funduszu Kościelnego. Zanim przejdziemy do tych szczegółowych kwestii, ja chciałabym z mojej strony zapytać szacownych gości, jak panowie oceniacie aktualną sytuację między Kościołem a państwem w perspektywie regulacji prawnych. Mówimy, i tak przekornie tutaj określony został tytuł tej debaty, czy to jest nowe otwarcie. Czy możemy mówić o nowym otwarciu w tych relacjach państwa z Kościołem? A czy przekornie to nie jest bardziej właśnie wznoszenie pewnego muru, coraz solidniejszego, który krok po kroczku, cegła po cegle ma ograniczać sferę religijną od tej sfery świeckiej? Ta wstępna diagnoza pozwoli nam przejść później do tych konkretnych obszarów. Jako pierwszego w tej naszej debacie chciałabym, żeby wypowiedział się pan profesor Paweł Borecki i jemu przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie do tak szacownego gmachu najstarszej części, najstarszego i najlepszego uniwersytetu w Polsce. Pierwszy raz mam przyjemność być tu obecny. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, bardzo pozytywne i naprawdę dziękuję. A odnosząc się do zagadnienia, które pani prowadząca wskazała. Proszę państwa, niewątpliwie żyjemy w czasach przełomu. Coś się skończyło, już nie wróci, a co będzie, co się zaczyna, to dopiero się okaże. Skończył się fenomen chyba jedyny w swoim rodzaju w historii ponad tysiącletniej państwa polskiego i ponad tysiącletniej obecności rzymskiego katolicyzmu na ziemiach polskich, mianowicie fenomen jednolitego praktycznie pod względem wyznaniowym i etnicznym społeczeństwa polskiego, który funkcjonował, ukształtował się w Polsce od 1945 roku w wyniku geopolitycznych decyzji przede wszystkim Józefa Stalina przy aprobacie tak zwanych mocarstw demokratycznych w Teheranie, definitywnie w Jałcie i Poczdamie. W wyniku wymordowania Żydów przez nazistów, następnie ich wyjazdu lub wypędzenia, następnie przesiedlenia ludności niemieckiej z ziem polskich, przesiedlenia ludności polskiej z tak zwanych Kresów Wschodnich, a tak naprawdę to ponad połowa terytorium II Rzeczpospolitej, Polska stała się spełnieniem marzeń narodowej demokracji, mianowicie państwem jednolitym narodowościowo, jednolitym praktycznie wyznaniowo, państwem w tak zwanych granicach piastowskich, granicach Bolesława Krzywoustego, no tylko jeszcze Rugi nam nie przyznano, ale otrzymaliśmy południową część Prus Wschodnich, czyli ziemie, które nigdy do Polski, do państwa polskiego jako takie nie należały. Państwa, które znalazło się mniej więcej w dorzeczu dwóch rzek, Odry i Wisły, z dużym dostępem do morza, z kontrolą nad portami u ujścia tych dwóch głównych rzek. Ten czas już się, proszę państwa, nie wróci. Proszę pamiętać, że w wyniku decyzji geopolitycznych podjętych w Teheranie, w Jałcie,
potwierdzonych w Podżlamie i w wyniku no, działań na bym powiedział, na skalę, na wzór asyryjsko-nowobabilońskim, nastąpiła rekatolizacja terenów, które katolicyzm utracił na rzecz protestantyzmu jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku. Mówiąc prześmiewczo, Kościół rzymski powinien zapalić dobry ogarek dla Józefa Stalina z tego tytułu, bo żadni Habsburgowie tyle nie zrobili dla katolicyzmu, co Armia Czerwona w latach 44-45, jeśli chodzi o ziemię poniemieckie. Jesteśmy w tej chwili świadkami, po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku, następnie miał miejsce okres rządów Zjednoczonej Prawicy, czas bezprzykładnego zespolenia władzy politycznej i kościoła instytucjonalnego przy aprobacie kierownictwa tego kościoła w Polsce. Czas, poza tym pojawiło się coś, takie zjawisko jak pandemia w latach 2019-2022 i w wyniku tych procesów, do tego jeszcze należy dołożyć rozwój środków masowej informacji, kiedy nazwijmy to nadużycie popełnione przez duchownego w jednej parafii w Polsce natychmiast multiplikuje się w smartfonach milionów odbiorców na terenie całego kraju. To wszystko powoduje, że sytuacja stosunków wyznaniowych w Polsce zmieniła się, nastąpiła laicyzacja społeczeństwa polskiego, co potwierdził spis powszechny z 2021 roku. Spis prowadzony pod nazwiskiem, to jest w ogóle skandal, to jest naruszenie artykułu 53 ust. 7 Konstytucji. Oczywiście można było poinformować, że odmawia się udzielenia odpowiedzi, ale w warunkach polskich brak udzielenia odpowiedzi, odmowa udzielenia odpowiedzi było czytelną wskazówką, że zapewne nie jest się katolikiem. I miało to miejsce w okresie rządów opresyjnego reżimu o proweniencji klerykalnej pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, ponad 2300 respondentów podało, że są wyznawcami pastafarianizmu, czyli latającego potwora spaghetti. To jest naprawdę przejaw, no, demonstracja polityczna, ale trzeba mieć odwagę cywilną, żeby w takich warunkach coś takiego zadeklarować. Więc myślę, proszę Państwa, że pewne procesy społeczne są nie do zahamowania. Co mogłoby ten proces zmienić, powstrzymać? No, nie życzę tego nikomu, nie życzę tego naszej ojczyźnie, mianowicie okupacja obca, na przykład rosyjska, kiedy reżim okupacyjny utożsamia się z prawosławiem, wówczas polskość znów zacznie się utożsamiać z katolicyzmem w sposób niejako naturalny. To jest jedyne w tej chwili zjawisko, jedyny fenomen, który mógłby spowodować zahamowanie procesów sekularyzacyjnych, jakie mi w tej chwili do głowy przychodzi. Mimo licznych zapowiedzi ze strony koalicji rządowej, na razie nie ma żadnych realnych zmian w prawie. Jest zapowiedź pani minister Nowackiej zmiany rozporządzenia z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach. To jest na etapie konsultacji. Powiem tak, jak na razie z dużej chmury mały deszcz, a jak to powiedział kiedyś premier Waldemar Pawlak w okresie swojego drugiego premierostwa. Waldemar Pawlak to rolnik z Pacyny, powiat gostyniński, dziś powiat płocki. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I to się, proszę Państwa, dokładnie jak do tej pory potwierdza. Po owocach ich poznamy. Na początku zawsze jest wielki zapał rewolucyjny, a rzeczywistość jest taka, jaka jest. Więc obserwujmy, czekamy. Ja wiele razy przeżywałem rozczarowanie z punktu widzenia, powiedzmy, ideałów państwa świeckiego w 2001 roku, kiedy premierem został Leszek Miller, potem w 2004 roku, kiedy rząd Millera wygrał referendum
europejskie, więc w 2003, przepraszam, można było do pewnych spraw wrócić. Nic się nie zmieniło, proszę Państwa, nic się nie zmieniło. Od 1990 roku narasta w Polsce proces konfesjonalizacji państwa i prawa. On się szczególnie nasilił w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, stał się ewidentny. Kolejne etapy konfesjonalizacji państwa i prawa były legitymizowane przez Trybunał Konstytucyjny. Naprawdę Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, jeśli chodzi o sprawy stosunków państwo-kościół, cechuje pewien umiar poza tym nieszczęsnym orzeczeniem z jesieni 2020 roku w sprawach aborcji. Najbardziej życzliwym trybunałem dla Kościoła i religii był Trybunał Andrzeja Rzeplińskiego. Nie na darmo prezes Rzepliński został uhonorowany orderem za zasługi dla papieża i Kościoła. Naprawdę trzeba mieć tupet, żeby taki order przyznać urzędującemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, żeby zezwolić, mam na myśli prezydenta Komorowskiego, na jego przyjęcie i żeby go przyjąć i jeszcze ogłaszać publicznie, że jest się dumnym, że jest się katolikiem i jest się Polakiem. Dobrze, oczywiście, no, proszę bardzo, natomiast jest się prezesem Sądu Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za tą wstępną obserwację stanu bieżącego z uwzględnieniem również kontekstu historycznego. Jako następnego o swoje uwagi poproszę tutaj pana profesora Fryderyka Zolla. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja nie mam tutaj, nie zamierzam wchodzić też w taką długą analizę historyczną. To jest ciekawe pytanie, oczywiście na inną dyskusję, czy stan, w którym jesteśmy, to jest kontynuacja tych poprzednich Rzeczypospolitych, czy to jest zupełnie już inne państwo, to pytanie o tożsamość, które zresztą także w II Rzeczypospolitej było podnoszone. Tu zresztą trzeba było tylko uzupełnić, że oczywiście także zniknięcie, przesiedlenie ludności ukraińskiej spowodowało taką gigantyczną zmianę, także wyznaniową, jeśli chodzi o stan Polski. Ale bardziej interesujące, myślę, tutaj tego nie zmienimy. Natomiast jesteśmy w bardzo interesującym sytuacji, którą uważam, że to, że nie następuje rewolucja, jest jednak dobrym mechanizmem demokratycznym, dlatego że ta rewolucja w takiej skrajnej postaci zapewne nie odpowiadałaby demokratycznemu obrazowi Polski, który jest bardziej złożony i pewnie to, co się stało, że ta koalicja jest właśnie koalicją, jest powrotem demokratycznych mechanizmów, które z istoty rzeczy są mechanizmami kompromisu. I ten kompromis, który musi być wypracowywany żmudnie i w procesie, który uwzględnia różne interesy, jest naturalnym stanem rzeczy. Dlatego tutaj nie mam takich wielkich obaw, bo z jednej strony nie oczekiwałem rewolucji, natomiast oczekiwałem czegoś innego. Z punktu widzenia prawa porównawczego, gdy się mówi o Europie Wschodniej, Europie Środkowej, jako jedną z kryteriów, wymienia się często kryterium nihilizmu prawnego i tak zwanej, czyli nieformalności w podejmowaniu decyzji. To znaczy, że jakby to, co mamy powiedziane jako prawo, tak naprawdę nie odgrywa wielkiej roli. Odgrywa pewien mechanizm nieformalny. Stosunki państwo-kościół, i to nie był głównie problem relacji prawnych między ułożeniem stosunku. Było bardzo wiele różnych rzeczy nieprawidłowych, komisja majątkowa, różnych, cały szereg historii prawnych, które były istotne, ale cały problem sprowadza się do czegoś innego. Sprowadza się do takiego powiązania nieformalnego między państwem i kościołem, który był niszczący dla jednej i drugiej strony, to znaczy zarówno dla kościoła, jak i dla państwa. Stawał się takim układem, który dewastował instytucje i właśnie był charakterystyczny dla tego miejsca w Europie, gdzie prawo nie ma znaczenia. Prawo z jednej strony nie ma znaczenia jakoś dla Kościoła, znaczy jakby te mechanizmy bardzo częste, kiedy słyszymy, prawda, słuchając na przykład Radia Maryja, prawda, przegląd codziennej prasy polskiej, który jest obejściem zakazu reklamy dla z uwagi na status nadawcy publicznego, to jest pewna taka charakterystyczna postawa, że uda nam się coś zrobić, bo mamy jakąś wyższą misję, wyższą legitymację, w związku z tym prawo
i dobro wspólnoty państwowej nie ma znaczenia. Dlatego także nie jest zupełnie nietypowa ta afera tego księdza warszawskiego, który przyjmował tam darowizny po to, żeby można było odliczać od podatku. Tutaj następował problem, znaczy w większym stopniu niż rzeczywiście je dostawał najpewniej. To jest nie pierwszy zresztą taki przypadek. To są historie, które pokazują taki bardzo specyficzną więź, która się rodziła na różny sposób podejścia Kościoła do prawa, a z drugiej strony państwa do Kościoła. Te wszystkie czeki wręczane, tam jakieś objazdowe, prawda, z funkcji publicznych, wręczane przez polityków, którzy w ten sposób starali się dotrzeć do wyborców. I to poplątanie z pomieszaniem, ten właśnie nieformalizm, który jest taki charakterystyczny dla naszego funkcjonowania, ja mam nadzieję, że on się kończy. To znaczy, że ta cała podstawowa zmiana, która następuje teraz przez przywrócenie państwa prawa, to jest likwidowanie obszaru nieformalności w kontakcie. To znaczy budowanie takiej struktury, która się znowu odbywa w ramach prawnych. Konkordat jest na przykład gwarancją dla jednej i dla drugiej strony. Konkordat jest także pewnym zabezpieczeniem przed właśnie nieformalnym przejmowaniem przez instytucje religijne państwa. Czyli tutaj jest to, wchodzimy w taki okres, gdzie mamy szansę, żeby znowu instytucje prawne służyły do realizowania realnej autonomii między państwem i Kościołem, choć oczywiście będziemy mieli do czynienia z różnymi ekscesami jakby rewolucyjnymi jakby z jednej i z drugiej strony. I teraz jakby my także w Kongresie Katolicznych Katolików działamy w grupie, działamy, bo myślę o ojcu, myślę także o Pawle, w takiej grupie, która się zajmuje relacjami państwa i Kościoła z punktu widzenia Kościoła. To znaczy staramy się spróbować sformułować, jakie interesy ma w ogóle Kościół wobec państwa w stosunku do państwa. Czyli w jaki sposób to nieformalne rozdzielenie było niszczące, znaczy nie rozdzielenie, tylko powiązanie, połączenie, było niszczące dla funkcjonowania i państwa, i Kościoła. I to, co trzeba zrobić, to przede wszystkim jakby taką prawdziwą egzekucję praw trzeba przeprowadzić. To znaczy, żeby ta autonomia była prawdziwą autonomią jednego i państwa, i Kościoła. Samo pojęcie autonomii nie jest najlepsze, dlatego że ono w sobie zawiera pewną zależność jednego i od drugiego i pewnie gdybym miał możliwość inaczej sformułować ten przepis konstytucyjny, to jednak użyłbym innego terminu, ale to pojęcie daje podstawy do wystarczającej wykładni, do stworzenia takich ram funkcjonowania państwa i Kościoła, który będzie w pełni prawidłowy i dlatego przywrócenie państwa prawa ma kolosalne znaczenie. Znaczy to jest ta istotna różnica, że wychodzimy z sytuacji, gdzie nieformalizm był zasadą, a prawo było atrapą. I to także miało wpływ na relacje pomiędzy państwem i Kościołem. W sytuacji, kiedy prawo znowu zacznie być prawem, przestanie być atrapą, istnieje realna szansa, że mechanizmy zaczną funkcjonować prawidłowo i że także one wymagają funkcjonowania z dwóch stron. To znaczy z jednej strony przestrzegania przez państwo zasady, że jesteśmy w społeczeństwie jednak coraz z powrotem wielokulturowym, państwem, które musi być neutralne, nie może uzasadniać swoich decyzji religijnymi aktami czy argumentacją religijną, ale z drugiej strony jesteśmy państwem, gdzie katolicy, także ludzie wierzący mają prawo do tego, żeby to państwo, jakby, żeby oni się czuli dobrze po prostu w tym państwie. To też jest bardzo ważne. I bardzo ważny element, który musi być prawnie chroniony. Nie da się, znaczy rozdzielenie oczywiście jest bardzo ważne, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy w jakiś sposób, nie jesteśmy w stanie podzielić swojego świata tak do końca. Dlatego to też jest pewna naturalna granica dla tego, co nazywamy rozdziałem. To trochę pewnie będziemy mówić później, jak będziemy mówić o symbolach. Ale w każdym razie ja patrzę na to wszystko mimo różnych problemów, mimo różnych rzeczy, które mnie drażnią, mimo pewnych oczywiście takich rewolucyjnych manifestacji, które uważam za zbędne i niszczące teraz to, co jest bardzo potrzebne, także z uwagi na zagrożenie zewnętrzne, czyli pewną jedność państwa i jakiś budujący taki dodatkowy konflikt.
ale generalnie patrzę na to, że to, co się stało 15 października, stanowi mimo wszystko fundamentalną cezurę, bo wierzę w prawo i wierzę w to, że prawo jest w stanie dobrze zorganizować i społeczeństwo, i państwo, i relacje do Kościoła. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten wstępny komentarz. Dziękujemy panu profesorowi za ten wstępny komentarz i o kolejne uwagi poproszę księdza profesora Franciszka Longchamp-Debrie. Nie spodziewam się jakiejś bardzo istotnej zmiany i nie myślę, że następuje jakikolwiek przełom, dlatego że cały czas mamy do czynienia z człowiekiem. I człowiek jest sobą. I z wszystkim, co piękne i wspaniałe, i z wszystkim tym, co jest złem i grzechem i zgodą na zło. I także dla tych układania tych relacji społecznych, które mamy, ma zasadnicze znaczenie to, że no jesteśmy stworzeni jako rozumni i wolni, ale podejmujemy różne decyzje i te decyzje przynoszą czasami złe konsekwencje, zaczynając od tego, co nazywamy grzechem pierworodnym, co pozostaje przecież w całej naszej kulturze i tradycji, to znaczy to, że człowiek zaczyna uważać, że sam będzie podejmował decyzje i wszystko sam ureguluje i zdecyduje, a w związku z tym Bóg mu nie jest potrzebny, a w ogóle nikt mu nie jest potrzebny i to ja jestem początkiem, ja jestem końcem. My jesteśmy prawnikami historycznymi i wiemy, że ani rewolucji nie ma tak bardzo, a ewolucji w prawie to też nie wiadomo, na czym miałaby ona polegać w istocie. Natomiast mówimy czasami o różnych ekscesach i o złych wydarzeniach, właśnie o grzechach, które są, pojawiają się dlatego, że zawodzi czynnik ludzki. I w tych relacjach naszych pamiętamy o tym, że przede wszystkim musi chodzić o człowieka, bo jeżeli przełożymy rzeczywiście taką geopolityczną analizę, to dojdziemy do wniosku, jak pan profesor Borecki, że trzeba ogarek, powiedział ogarek, nie świeczkę, prawda, bo diabłu stawiamy, dajemy ogarek, więc że ogarek Stalinowi, ale katolicyzm wszedł na tę ziemię nie dlatego, że Stalin tak postanowił, ale dlatego, że przyszli katolicy na tę ziemię, bo ludność polska to ludność katolicka. Władzy państwowej, proszę księdza. Władza państwowa działała, ja pochodzę z ziem odzyskanych, właśnie urodziłem się we Wrocławiu. Mój ojciec urodził się także we Wrocławiu i to, że się zjawiliśmy we Wrocławiu, że dziadek przyjechał do Wrocławia na Wydział Prawa, bo tam był tworzony Wydział Prawa, wynikało z tego, że po prostu tworzono polską administrację i przyjechali tam Polacy i Polacy mieli swoje potrzeby i w związku z tym te kościoły protestanckie zaczęły być wykorzystywane dla kultu katolickiego. A więc to ludzie decydują o tym i w tych relacjach wzajemnych państwo-kościół, czy w ogóle rząd, a religia, czy władza, a religia, przede wszystkim patrzymy na człowieka i on jest konsekwencją. Też nie wierzę, nie podzielam wiary czy nadziei dotyczącej samego prawa, dlatego że prawo samo niczego nie załatwi. W prawie ważniejsza jest dobra wola. Interpretacja jest ważna, przede wszystkim dobra wola w interpretacji, układaniu wzajemnych stosunków, no bo rzeczywiście prawo służy organizowanie rzeczywistości społecznej i powinno służyć i powinno nam ułatwiać, w związku z tym będziemy chcieli przestrzegać prawa po to, żeby zapewnić sobie porządek i właśnie układanie wzajemnych relacji, ale najważniejsze są te relacje i najważniejsi jesteśmy my i o nas chodzi w istocie. I myśmy wpisali sobie do Konstytucji jako artykuł pierwszy to, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym, to znaczy, że chcemy tworzyć środowisko, które będzie dobre dla rozwoju i całego społeczeństwa i zarazem każdego obywatela i każdego człowieka, każdego, kto stworzy to społeczeństwo w taki sposób, że te interesy nie są ze sobą sprzeczne, tylko te interesy są ze sobą połączone. To znaczy, że dzięki temu, że rozwijają się poszczególni ludzie, rozwija się także całe społeczeństwo, a dzięki temu dobremu, co się dzieje w społeczeństwie, rozwijają się także poszczególni ludzie i mają szansę i mają po temu środowisko. I teraz, jeżeli przechodzimy do samych relacji naszych i religii, no to pamiętamy, zaczynając od człowieka, czyli zaczynamy od antropologii, to znaczy od tego, że ten sam człowiek jest podmiotem i przymierza religijnego, i przymierza politycznego. Nie da się go podzielić. Są takie pomysły, tutaj padło słowo separacja, które jest słowem niezwykle obciążonym. Używamy innych słów w tej chwili, ale używamy tego słowa czasami przy opisywaniu relacji. Przede wszystkim wtedy, kiedy ta separacja służy prześladowaniu wierzących, czy prześladowaniu Kościoła, prześladowaniu wyznań na różne sposoby. My mamy inną tradycję. My mamy tradycję państwa, które, tak jak moi przodkowie wyjechali z Francji, ponieważ odwołano edykt nantejski i tolerancję zaprowadzoną przez króla Henryka,
Ludwik XIV odwołał ten edykt i w związku z tym tak do Polski, jak wcześniej przyjechali Żydzi, przyjeżdżali Szkoci, także i przyjechali francuscy hugenoci. I tradycja nasza była tradycją wielonarodową, mimo starań narodowej demokracji przy traktacie ryskim, w którym większość społeczeństwa polskiego to było społeczeństwo katolickie, a mamy przecież i swoich muzułmanów, i wyznawców judaizmu, i zawsze mieliśmy, i taka była nasza tradycja, i wielu protestantów, i wiele elit polskich przecież miejskich przyjmowało luteranizm, a szlacheckich przyjmowało kalwinizm. I to wszystko mieści się w tradycji, ponieważ to są konkretne wybory ludzkie. I wydawało nam się zawsze, i taka jest, jak rozumiem, nasza tradycja, a siedzimy w miejscu, które z raz, że te tradycje przypomina, dwa, że jesteśmy, no mamy do czynienia z dwoma instytucjami, które w Polsce są najstarsze. To znaczy Kościół Katolicki i Uniwersytet Jagielloński. I w tym środowisku zastanawiamy się wszystkim, myślę, że powinniśmy zastanawiać nad człowiekiem, na tym, jak układać te relacje po to, żeby każdego uszanować. Tutaj pan dr Grzegorz Blicharz wprowadził nas do tej działalności, powiedział o tej działalności koła czy ośrodka wolności, prawa i wolności religijnej, dlatego że są konkretne zagrożenia rzeczywiście. Tym zagrożeniem jest model mniejszościowy w Europie, czyli model francuski. Model sowiecki, który też był wrogi wobec religii w ogóle jako takiej, więc oczywiście to jest pewna przewrotność mówić o tym, że Stalin coś dobrego zrobił dla Kościoła, no w tym sensie, że nas prześladował. No Wydział IV w Ministerstwa Bezpieczeństwa, czy jakkolwiek by ono się nie nazywało, wiele zrobił, bo śledził księży. Ale, potem ksiądz, ale każdy mówi osobno. Pan profesor postawił tezy tutaj, więc ja też stawiam tezy. Ja odwołam się do faktu. Przy aprobacie... Proszę mikrofon, proszę bardzo. Dlaczego reforma dóbr ziemskich Kościoła, sekularyzacja dóbr ziemskich Kościoła nastąpiła w 1950 roku? Przecież nie mogło się to odbyć bez aprobaty Moskwy. Ziemianie jako klasa zostali zlikwidowani w 1944 roku dekretem o reformie rolnej z września 1944 roku. Dobrze. Tylko ja widzę, że ksiądz Franciszek no, kreśli tutaj obraz cukierkowy, jaka to Rzeczpospolita przed 1795 roku była krajem tolerancji. No kiedy była, to była. A więc jednak była, profesor przyznał. Dziękuję za ten głos. Była krajem tolerancji. Brawo. I do tego ideału chcemy nawiązywać przede wszystkim, bo chcemy szukać tego, co dobre. I to, co przyniosła rewolucja francuska i przekonanie o tym, że religia jest zagrożeniem dla człowieka, dzisiaj oglądamy w świecie, w Europie, taką tendencję, żeby zrównywać wolność religijną. Dlatego mówiłem o tej kwestii wolności religijnej, bo pracujemy w tej sprawie z naszymi przyjaciółmi z zagranicy także. Z różnych krajów i w ramach Unii, i poza Unią, i także ze Stanami Zjednoczonymi, to jest kwestia wolności religijnej, bo w Europie niektórzy mówią, że wolność religijna jest możliwa na zasadzie wolności słowa. Czyli jeżeli dopuszczamy wypowiedzi różne, to dopuszczamy również ekspresję religijną. A gubimy to, że w religii jest znaczy coś więcej. Jest ten element zbawczy, który ma dla człowieka znaczenie, ponieważ człowiek przeżywając siebie, znajduje jakieś odniesienie do czegoś, co go przekracza. Zdając sobie sprawę z tego, wracam i tu zamykam klamrę do swojego grzechu i swojej niedoskonałości, szuka jednak doskonałości, pragnie doskonałości, chce być lepszy i poszukuje sposobu na to, żeby być lepszy. I teraz oddanie mu wolności, w szczególności wolności religijnej, jest szansą na to, że w swojej wspólnocie katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, religii mojżeszowej, czy judaizmu, bo to lepiej powiedzieć oczywiście judaizmu, czy jako wyznawca proroka Muhammada, a właściwie nie proroka, tylko czytający Koran, a wyznawca islamu, chce być lepszy i chce budować także społeczeństwo, a my proponujemy, żeby to społeczeństwo budować wspólnie, jak kiedyś to się działo i jak próbujemy to robić dzisiaj. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nasza dyskusja już się zaognia, zatem pozwalam jeszcze naszemu czwartemu prelegentowi na taką wolną wypowiedź w tej ogólnej jak na razie kwestii. Zatem oddaję głos panu mecenasowi Pawłowi Kuglarzowi. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Ja myślę, że to dobrze, że taka dyskusja, taka debata tutaj się odbywa, bo chodzi o to, żeby nie tylko ci przekonani rozmawiali z tymi jeszcze bardziej przekonanymi, tylko to umożliwia nam jakby poznanie
innego punktu widzenia. Ja oczywiście mam takie skojarzenie, byśmy żyli trochę na i różnych planetach, no ale jednak żyjemy na tej samej planecie, w tej samej Polsce i w związku z tym dzisiaj rozmawiamy i może jeszcze zacznę od tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli mój własny życiorys. Ponieważ Fryderyk tutaj wspomniał, myśmy kiedyś napisali taką książeczkę Małżeństwo Konkordatowe 30 lat temu. Zresztą dzięki temu weszliśmy do historii politycznej Antoniego Dudka. Mała książeczka, ksiądz profesor ma dużo większą, ale mnie to zupełnie wystarczy. I wtedy zresztą ten termin wszedł do naukowego obiegu, chociaż wszyscy byli sceptyczni. Ja byłem też asystentem, pierwszym asystentem po II wojnie światowej w Katedrze Historii Prawa Kościelnego reaktywowanej przez profesora Wojciecha Marii Bartla, rozwiązanej w roku 1953 i miałem to szczęście, że byłem jego asystentem, a potem przez jakiś czas tutaj obecnego pana profesora Uruszczaka. Zakładałem też Stowarzyszenie Prawników Katolickich, którego kontynuacją jest Stowarzyszenie Ars Legis. Dlatego też tutaj jestem nie tylko z uwagi na prawo upadłościowe, którym się bardzo intensywnie zajmuję. Natomiast chciałbym, żebyśmy też zastanowili się nad tym, na jakiej żyjemy planecie. Ponieważ to, o czym mówił pan profesor, zwłaszcza co mówił Fryderyk, że znaczenie ma głównie praktyka. I to jest moim zdaniem bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ istnieje taki mit, że Kościół niezwykle wiele uzyskał, taki domysł, także w kategoriach regulacji prawnych. Natomiast dokładnie, powiedziałbym jak Wałęsa, zgadzam się, tylko że dokładnie odwrotnie. Mianowicie prawie nikt nie wie, że jest bardzo istotna dyskryminacja katolików, którzy są przedsiębiorcami, ponieważ nie jest dopuszczalne zrobienie darowizny przez przedsiębiorcę na Kościół. Chociaż ustawa o relacji państwa do Kościoła dopuszcza to, to ustawa o podatku dochodowym nie dopuszcza i takie też są, i to nie od roku, ale od 8 lat, interpretacje Ministerstwa Finansów, że przedsiębiorca nie może dokonać darowizny, która by odliczyła od podatku. Czyli to jest bardzo istotny konkret pokazujący to, że to, że Kościół uzyskał bardzo wiele w sensie prawnym, jest nieprawdą. Druga kwestia, do której chciałem się odnieść, do samego pytania. Czy to jest nowe otwarcie? Znaczy, to może być otwarcie nowego, trudnego rozdziału konfliktu, bo może to być otwarcie nowego konfliktu. Bo jeżeli czytam, że prezydent Trzaskowski wydał zarządzenie o zakazie umieszczania symboli religijnych, zalecając usuwanie symboli religijnych, to nie jest to nowe otwarcie. Otwarcie nowego konfliktu. Czy też jeżeli czytam projekty dotyczące aborcji na życzenie, to dla mnie to jest otwarcie nowego konfliktu, bo coś takiego jak prawo do aborcji nie istnieje, mówił o tym pan profesor Coll i pan profesor Szczębosz, którzy są uznanymi autorytetami, niekwestionowanymi przez nie tylko prawników, ale w ogóle społeczeństwo. A profesor Szczębosz powiedział o haniebnych projektach, które są złożone. Haniebnych, dosłownie użył takiego słowa. I w związku z tym myślę, że dzisiaj warto się zastanowić nad tym, jak ukształtować te relacje prawne, żeby ta praktyka, i tutaj zgadzam się z tym, o czym mówił Fryderyk, było wiele takich sytuacji, kiedy w praktyce nie tyle, że Kościół wykorzystał polityków, tylko politycy wykorzystywali Kościół, instrumentalizowali i w związku z tym dzisiaj moim zdaniem takie wahadło polityczne, które się pojawia, jest między innymi refleksem. Ale w związku z tym mam taką nadzieję, że te regulacje, które są przygotowywane, będą opierały się, o czym mówił ksiądz profesor Franciszek, na tej tradycji wolności religijnej z jednej strony, a z drugiej strony nie będą tworzyły nowych konfliktów. Bo to nie jest przypadek, że nowa konstytucja nie używa pojęcia separacja, tylko bezstronność. I jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie potrzebne jest
szukanie takich rozwiązań, które z jednej strony będą ograniczały różne negatywne praktyki nadużycia, ale nie jest właściwym, jeżeli uznajemy, że podmioty kościelne na przykład uzyskiwały zbyt duże wsparcie finansowe, to reakcją na to jest to, że minister kultury wydaje zarządzenie, że czasopisma katolickie nie mogą być w ogóle finansowane. Znaczy, to jest złe otwarcie i w związku z tym, moim zdaniem, jeżeli ktoś uważa, że było faworyzowanie, to odpowiedzią nie jest dyskryminacja, tylko trzeba szukać takich rozwiązań, po pierwsze prawnych, a po drugie rozwiązań w praktyce wykonywania prawa, które umożliwią to, żebyśmy rzeczywiście w tej sytuacji międzynarodowej, o której mówił Fryderyk, nie dzielili się coraz bardziej, tylko jednak szukali pewnego konsensusu i pewnego wspólnego mianownika. I w związku z tym, kiedy zastanawialiśmy się razem z Karolem co do tego, czy organizować debatę, to uznaliśmy, że to jest właśnie czas i miejsce na zorganizowanie takiej debaty, bo mamy takie przekonanie, że w tej dyskusji można dojść do pewnych wspólnych rekomendacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim gościom za zabranie głosu w tej ogólnej jak na razie kwestii, w której, jak się okazuje, mamy wiele punktów zapalnych. Jednym z nich, nad którym chciałabym się głębiej tutaj zastanowić, jest właśnie plan nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, o którym już wspominał pan profesor Paweł Borecki. Drodzy Państwo, 30 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji rzeczywiście pojawił się projekt, został on przedłożony do konsultacji społecznych. Proszę Państwa, co z niego się dowiadujemy? Mianowicie dla tych, którzy nie zapoznali się z tą treścią jakże krótkiej nowelizacji, okazuje się, że daje ona możliwość łączenia uczniów nie tyle w klasy między oddziałami, ale też w zajęcia międzyklasowe. I tutaj rozporządzenie, do tej pory taka możliwość istniała, gdy uczniów w danej klasie lub oddziale liczba była mniejsza niż 7. Teraz ten limit będzie zniesiony i przewiduje się, że dla klas 1 do 3 szkoły podstawowej będziemy mogli stworzyć 25-osobowe grupy uczniów, których łączymy z tych 1 do 3 klas. Limit 30 uczniów będzie obowiązywać w klasach 6 do 8. Tam, jak wskazują eksperci, może być aż 5 różnych roczników dzieci, które by na takie lekcje chodziły. Nie przewiduje się żadnych limitów w szkołach ponadpodstawowych, zapewne wychodząc z założenia, że w szkołach ponadpodstawowych to zainteresowanie nauką religii jest bardzo niskie. Drodzy Państwo, no, musimy przyjrzeć się tej kwestii szkolnictwa, bo to, jakie szkolnictwo my zaproponujemy, jaki kształt, jaki model kształcenia uwzględniającego kwestie religii my zaproponujemy, wypracujemy obecnie. Tutaj ministerstwo chciałoby, żeby już od 1 września tego roku obowiązywało to rozporządzenie. Od tego zależy przyszłość naszych pokoleń i to, w jaki sposób będzie uwzględniana właśnie tożsamość religijna tych dzieci. Mamy przecież na względzie różne rozwiązania prawne zaproponowane choćby przez Francję, gdzie tam borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi właśnie respektowania tożsamości religijnej w szkole. Mamy na względzie rozwiązania amerykańskie, ale przecież my jesteśmy Polską. Patrząc na to, jak długo lekcje religii są obecne, niedawno przecież ponad 30 lat temu wróciła religia do szkół i nadaliśmy jej formę przedmiotu. Nauczycielom, katechetom religii daliśmy też uprawnienia jako tutaj nauczycielom odpowiedzialnym za kształcenie. Okazuje się, że w tym momencie jesteśmy na takim etapie, w którym nauczyciele, katecheci nie będą mieli jak prowadzić lekcji religii, ponieważ nie są programy nauczania dostosowane do tak rozpiętych przecież grup wiekowych. W planach przecież jest ograniczanie liczby lekcji religii z 2 do 1 godziny, a więc jak najmniej tej lekcji religii w szkole. Przesunięcie jej na pierwszą lub ostatnią lekcję. Usunięcie oceny z religii ze świadectwa szkolnego, tak aby nie miała wpływu na średnią ocen. I dodatkowo jeszcze planowane jest usunięcie katechetów z rad pedagogicznych.
Drodzy prelegenci, chciałabym zapytać zatem w świetle tych planowanych zmian, jak myśmy powinni ocenić ten projekt przedłożony właśnie tutaj do zaopiniowania? Czy przypadkiem nie jest tak, że to jest budowa systemu wprost zniechęcającego ucznia do uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i etyki, która negatywnie może wpływać na właśnie socjalizację młodzieży, na poczucie jej narodowej tożsamości uwzględniającej to kwestię religii. I tutaj chciałabym, żeby jako pierwszy znów głos zabrał w tej kwestii pan profesor Paweł Borecki. Proszę państwa, należy zwrócić uwagę na aspekt prawno-materialny i proceduralny wprowadzenia tych zmian. Po pierwsze, projekt zmiany rozporządzenia z 1992 roku wyrasta z linii orzecznictwa sądów administracyjnych, która zaczęła się kształtować od 2018 roku. Kropkę nad i postawił NSA w 2021 roku. Ta linia ukształtowała się w wyniku skarg wnoszonych przez kościoły tradycji wschodniej, Kościół prawosławny oraz Kościół grekokatolicki. Rozporządzenie uwzględnia wymóg zawarty w orzecznictwie NSA, że nie można łączyć w jednej grupie międzyklasowej czy międzyoddziałowej od sasa do lasa, od przedszkolaków do ośmioklasistów. Tak jak pani zauważyła, projekt przewiduje, że możliwość łączenia w grupach międzyklasowych uczniów, ale już w ograniczonych różnicach wiekowych. Czyli wskazówki wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych zostały uwzględnione. Po drugie, proszę państwa, nie można zlaicyzować szkolnictwa w Polsce, wyjałowić tak, jak nastąpiło we Francji od lat 80. XIX wieku w szkolnictwie publicznym. To jest niemożliwe w świetle artykułu 53 ust. 4 Konstytucji i w świetle artykułu 12 Konkordatu z 1993 roku. Jeżeli w klasie, w szkole są osoby, które sobie tego życzą, to uczniowie, ich rodzice, opiekunowie prawni, to należy im umożliwić uczestniczenie w lekcjach religii. Ale artykuł 53 ust. 4 Konstytucji mówi też wyraźnie, że każdy związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej w Polsce ma prawo organizować lekcje religii w szkołach, jeżeli znajdą się zainteresowani. Takich związków wyznaniowych jest ponad 185 w tej chwili. Każdy ma takie prawo. I druga część tego przepisu: nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. O tym się zapomina. Czyli dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii takiego czy innego wyznania, nie mogą być stygmatyzowane, nie mogą być piętnowane. Należy zatem przyjąć takie rozwiązania organizacyjne, żeby tych dzieci nie stygmatyzować. Odmieńcy, proszę państwa, są przez dzieci zadziobywani z takich czy innych względów. Ja znam przypadek Mateusza Grzelaka, bo doradzałem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdy występowała jako przyjaciel sądu w sprawie Mateusza Grzelaka. Udało się tę sprawę wygrać. Mateuszowi Grzelakowi, który był jedynym uczniem, który nie uczęszczał na lekcje religii i nie zapewniono mu lekcji etyki, topiono zeszyty w klozecie, mobbingowano, proszę państwa. Rany zadane w dzieciństwie zostawiają blizny na całe życie. I proszę państwa, należy znaleźć takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą uniknąć stygmatyzacji dzieciom nieuczestniczącym w lekcjach takiej czy innej religii, ale również, bo takie zjawisko występują w szkołach średnich, w dużych ośrodkach miejskich, tym dzieciom katolikom, którzy są mniejszością w klasie i z nich się inni koledzy potrafią śmiać. Ty chodzisz na religię, to obciach, jesteś wstecznik. Więc należy umieścić lekcje religii w ramach dnia szkolnego, bo to jest wymóg konstytucyjny, konkordatowy i ustawowy, ale uważam, że te lekcje powinny być na początku lub na końcu dnia szkolnego. I w tym kierunku zmierza projekt rozporządzenia przygotowanego przez MEN. Prawdopodobnie czeka nas i w tym zakresie MEN może postąpić całkowicie swobodnie.
usunięcie wliczania oceny z religii i z etyki do średniej oceny na świadectwie. W 2007 roku Roman Giertych wprowadził taką zasadę w drodze jednostronnej zmiany odpowiedniego rozporządzenia i tak samo dzisiaj może uczynić minister edukacji. Natomiast zmiana rozporządzenia, i to dochodzimy do drugiego aspektu sprawy, to znaczy aspektu proceduralnego. Artykuł 12 ustęp 2 ustawy utrzymanych w mocy przepisów ustawy o systemie oświaty z 1991 roku to jest przepis wadliwie skonstruowany, on jest w ogóle w świetle obecnych postanowień konstytucji dotyczących systemu źródeł prawa jest to przepis zły, powinien być znowelizowany, ale on jest. Otóż ten przepis stanowi, że zmiana odpowiedniego rozporządzenia, w tym rozporządzenia z 1992 roku, wymaga porozumienia władz oświatowych, czyli ministra edukacji narodowej, z Kościołem katolickim, Kościołem prawosławnym oraz innymi kościołami, związkami wyznaniowymi. W tej chwili w systemie oświaty publicznej uczestniczy 22 związki wyznaniowe, w tym ostatnio Liga Muzułmańska. Też naucza religii w jednej ze szkół w Warszawie. Z tymi wszystkimi związkami wyznaniowymi minister edukacji narodowej musi podpisać porozumienie na piśmie, nie zasięgnięcie opinii, tylko porozumienie, żeby zmiana rozporządzenia była legalna, chyba że wcześniej ustawodawca zmieni artykuł 12 ustęp 2 ustawy z 91 roku. Rozporządzenie z 92 roku w ogóle jest czymś kuriozalnym, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, reguluje sprawy, które powinny być uregulowane ustawowo. Na przykład rozporządzenie rozciąga na nauczycieli religii postanowienia karty nauczyciela, czyli ustawy. Rozporządzenie rozciąga, określa zakres obowiązywania ustawy. Reguluje sprawy tak fundamentalne z zakresu wolności sumienia i wyznania jak rekolekcje szkolne, tylko żeby chociaż te przepisy były przestrzegane. Tu jest prawdziwa, radosna twórczość duszpasterzy i dyrekcji szkół. Reguluje kwestie, bardzo ogólnie kwestie symboli religijnych w szkołach. Nie wiadomo, kto ma decydować o umieszczaniu symboli religijnych w szkołach. Rozporządzenie dopuszcza tylko jeden rodzaj symbolu religijnego, krzyż. Tymczasem w niektórych szkołach, w niektórych klasach to mamy prawdziwe ikonostasy w salach nauczania przedmiotów świeckich. Więc jest cała praktyka administracyjna, bardzo bujna, która, jak zauważył pan profesor Czol, potrafi się, to jest charakterystyczne dla chyba naszego regionu, rozmijać z literą prawa. Ale prawo od początku było tworzone bardzo ogólnie. Więc to, i teraz tak. Jeżeli pani minister będzie chciała zmienić rozporządzenie jednostronnie, bez zawarcia porozumień, to ja już państwa informuję, poinformowałem moich znajomych z kościołów nierzymskokatolickich, że ja na ochotnika jestem gotów napisać projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w akcie strzelistym błyskawicznie ten wniosek rozpatrzy na korzyść związków wyznaniowych. Bardzo dziękuję. Głos przekazuję księdzu profesorowi Franciszkowi Longchon-Deberie w bardzo tej jakże istotnej kwestii. Pan profesor przedstawił szczegóły prawne. Tutaj oczywiście chodzi bardzo o praktykę i byłoby może dobrze, gdybyśmy wychowywali dzieci do heroizmu w taki sposób, że przyjdą na 7.20 na katechezę i zostaną na 9 lekcję na katechezę, a katecheci będą wykazywali się wielkim heroizmem, to znaczy będą pracowali od świtu do kawy porannej i potem po obiedzie przyjdą do szkoły i będą prowadzili lekcje. Jasne, że taki system lekcje rano i lekcje po południu to jest system, który jest obliczony na to, żeby zniechęcać do katechezy. Mamy do czynienia z dziećmi. Oczywiście to jest kwestia pracy z rodzicami, dlatego że ci rodzice, którzy posyłają dzieci teraz swoje do szkoły, to są rodzice, którzy już mieli katechezę, raczej większość z nich miała katechezę w szkole, być może nie mają dobrego doświadczenia i to jest problem do tego, żeby uderzyć się w piersi i zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście, ale tego już nie będziemy w tej chwili zmieniali, póki co regulacje mamy takie, jakie mamy i na razie jesteśmy oczywiście w każdej chwili gotowi przenieść katechezę do kościołów. W sensie gotowi, w sensie, jeśli chodzi o logistykę, jesteśmy w stanie to zapewnić. Natomiast nie na to się umawialiśmy, też nie taki jest nasz konsensus polityczny i konstytucyjny.
A jeżeli są obietnice polityczne, coś zacznie się robić, a natomiast niewiele można zrobić, no to są proponowane różne regulacje, które tak naprawdę są elementem gry politycznej, bo czy zmiany ewentualne mają służyć dzieciom, czy mają docenić dzieci, a więc okazać szacunek i ułatwić prowadzenie lekcji religii, czy katolickiej, czy muzułmańskiej, czy jakiejkolwiek innej, czy też służy temu, żeby religię eliminować, bo działania wobec nauczycieli, którzy nie mają żadnych instrumentów, mają nie być członkami rad pedagogicznych, to jest pewna uciążliwość. W szczególności proszę pamiętać też z perspektywy księży, którzy przychodzą i proszą o święcenia i biskup ich posyła i niekoniecznie dlatego, że mają szczególne predyspozycje do tego, żeby być katechetami w szkole. Co innego katecheci świeccy. Oni są znacznie ważniejsi dla nas i oni tworzą, i to jest pytanie o etaty, o zapewnienie im pensum, o zapewnienie im godzin i zapewnienie im utrzymania. Natomiast niekoniecznie musimy od razu księży wysyłać do szkoły i może lepiej byłoby nawet, żeby ci, którzy nie chcą uczyć w szkole i to zgłaszają, mogli nie iść do szkoły. Natomiast w wielu miejscach wymaga to właśnie od wikariuszy w szczególności, żeby w szkołach uczyli, a także proboszczowie nieraz uczą w szkołach. Niektórzy mówią, że tu chodzi o pieniądze, chodzi o istotne pozycje w budżecie. To nie są duże pieniądze, to nie są bardzo istotne pozycje w budżecie. W pewnych miejscach tak się zdarza, ale jeżeli się podejmie konkretną działalność, no to w ramach działalności także i znajdzie się utrzymanie dla każdego. Natomiast niebezpieczna jest tendencja wrogości właśnie wobec religii, wrogości wobec, to obserwowaliśmy. Pan Jezus nas uczył mówić w przypowieściach. Dlatego my troszkę mówimy o prawie amerykańskim czasami, bo to jest taka historia, która jest z innego kontynentu, z innego świata, bo on jest bardzo zróżnicowany religijnie w szczególności. I tam w latach 60. były bardzo, właśnie w 50. już się zaczęły, w 60. zaczęły się bardzo konkretne, zeszłego wieku, konkretne wezwania do tego, że z katolicyzmem da się walczyć, jeżeli zacznie się walczyć ze szkołami katolickimi. To były prywatne szkoły. I Stanom zależało na tym, żeby te prywatne szkoły wspomagać, dlatego że te dzieci, które chodziły do prywatnych szkół, w zdecydowanej większości katolickich, odciążały system publiczny. W związku z tym odciążały podatki. Te szkoły były zwykle niedofinansowane, to wykształcenie było gorsze, ale rodzice chcieli i dzieci się na to zgadzały w tym sensie, że były posyłane do tych szkół, że były wychowywane w konkretnych wartościach, w konkretnym środowisku, na którym rodzicom w ich wychowaniu zależało. I działania zresztą podjęte właśnie w sądzie przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i wiele organizacji służyły temu, żeby ograniczać jak najbardziej pomoc stanu ewentualnie, chociaż rodzice, którzy płacą podatki, wysyłają dzieci do prywatnej szkoły, czyli płacą czesne, czyli dwa razy płacą. W związku z tym, jeżeli płacą podatek, to mówią, może byście nam troszeczkę dali na pomoc, niepełne utrzymanie, ale jednak na pomoc w wykształceniu naszych dzieci. Lata 70. i 80. to jest orzecznictwo, które jest wyraźnie wrogie wobec i tutaj z ekspertem jest pani doktor Weronika Kudła, która w tej dziedzinie opisania tego i analizy tej wrogości i się okazuje w pewnym momencie, a w szczególności okazało się dwa lata temu, kiedy powiedziano, że te rozwiązania właśnie wrogie właściwie już dawno nie są prawem i właściwie chyba nigdy prawem nie były, a w sumie nigdy się nie przyjęły, a to pewna tendencja do tego, żeby walczyć z religią i właśnie walczyć bardzo konkretnie ze szkołami katolickimi. To się zwyczajnie sprawdziło. Więc oczywiście być może ten moment teraz, kiedy stawia się pytania, bo państwo jest od tego, żeby stawiać pytania, czy na pewno dwie godziny, czy nie lepsze. Ja pamiętam, podejmowałem pracę zaraz po święceniach w 2001 roku i w liceum, w którym uczyłem, była jedna godzina katechezy. Dlaczego była jedna godzina katechezy? Bo ani dyrektor tego nie chciała, ani proboszcz tego nie chciał. Proboszcz miał jednego wikariusza i chciał, żeby 9 godzin, a nie 18 spędzał w szkole, bo resztę miał być w parafii zwyczajnie. I można było, i to się działo w niedużej miejscowości, która uchodzi za miejscowość wiejską, bo udala tych na pracy na wsi, ale regulacje były bardzo dobrze ułożone w samym centrum Warszawy. Komorów pod Warszawą to nie jest wieś. No jest to wieś. Jest to nie, wieś. Nie, to jest... Pawle, jest Maria to wieś. Maria Dąbrowska no. I wszyscy celebryci tam mieszkają, ale to nie jest, to jest to wieś. To nie jest wieś. Obrażasz mieszkańców Komorowa? Nie obrażam, absolutnie. Oni wiedzą, że ich nie obrażam. Bardzo bogata parafia. Parafia nie wiem, czy jest taka bogata. Mieszkańcy, no nie wiem, daj Boże, żeby jak najbogatsi. Nie rzucono cię na przysiłki.
Rozumiem, że możemy kontynuować. Oddaję głos oczywiście specjalistce od wrogości. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wrogość tutaj między nami się nie narodzi. Nigdy. Dlatego też wolę przejść do kolejnego tematu, ale jeżeli oczywiście pozostali prelegenci chcieliby tak, dodać, to bardzo dziękuję panu profesorowi Fryderykowi Zollowi. Przekazuję głos. Liczyłam na pana. Dziękuję. Tak, tak. Jednak chciałem się... Myśmy zresztą też w kongresie ta kwestia pojawiała się bardzo często, bo tutaj chyba istnieje kilka takich fundamentalnych zagadnień, które są trudne do pogodzenia. Bo na pewno z punktu widzenia państwa to, że istnieje wolność do religii, to wolność do religii ma także treść pozytywną, to znaczy państwo musi stwarzać warunki, żeby wolność religii mogła być realizowana, a to także oznacza wspieranie nauczania. To, że mam prawo to, żeby moje dzieci uzyskały wykształcenie religijne, to jest także prawo wynikające z wolności religijnej. To znaczy tutaj ten element jest jako pewien element ramowy i o tego nie można zapominać. To znaczy także usunięcie jakby wspieranego przez państwo nauczania religii byłoby sprzeczne z wolnością religijną. Natomiast oczywiście tu jest także ten aspekt z punktu widzenia Kościoła, znaczy to, co Kościół zrobił, to znaczy w pewien sposób niszcząc ten funkcjonujący model w czasach komunizmu. Czasy były inne, to trudno jest przenosić wiele rzeczy z tamtego lepsze czasu. Lepsze, byśmy żyli w tamtych czasach. Byliśmy młodzi, tak jest. Wiele rzeczy jest właśnie takich, które dają nam jakąś inną perspektywę. Niemniej jednak oczywiście, że jest pewien problem z takim jakby stwierdzeniem, że powinniśmy zrównać wszystkie przedmioty, ale jednak cały czas staramy się też utrzymać pewne różnice, prawda? No, jakby tu jest i problem ocen z religii, czyli ocen z wyników katechizacji. To nie jest taka oczywista sprawa, to nie jest tylko problem, oczywiście trzeba myśleć, jak stworzyć optymalne ramy dla nauczania, ale jest jasne, że jakby no, wynik w zagłębianiu się w wierze oceniany i postawiony na maturze nie jest do końca, no jest problemem, to nie jest do końca jakby to samo i w takie, to jakby tutaj to trudno, znaczy to jest kwestia no bardzo niewymierna, jednak inaczej niewymierna niż w przypadku języka polskiego, bo cel katechizacji, tak jak rozumiem, religia jest tak naprawdę, to nie jest nauka o religii, gdzie to nie jest celem religii w szkole jest jednak działalność, można powiedzieć, misyjna, ewangelizacyjna. Nie, tak nie na to się umówiliśmy w tej chwili. W pewnym sensie teraz tak, jest inaczej. No tak nie jest. Tak nas niestety nie jest, że to jest ewangelizacja. To jest nauka o religii. No ale tak naprawdę się tak nie dzieje. Nie, właśnie się niestety tak dzieje. To nie jest religioznawstwo. Ale w znacznej mierze jest to religioznawstwo. No nie, no właśnie tak jest. A być może powinno być rzeczywiście w szkole i powinno być uzupełniane przez realną katechizację, która się dzieje poza szkołą, a jest odpowiednio wspierana przez państwo, bo oczywiste jest także to, że nie jest możliwe teraz powiedzenie, no tak, do tej pory katecheci mieli prawo się kształcić, mogli oczekiwać, że to wykształcenie doprowadzi do tego, że będą mogli funkcjonować i nagle mówimy koniec, prawda? Do widzenia, państwo już nie są potrzebni i możemy to rozpuścić. To jest także z punktu widzenia jakiegoś takiego realnego zaufania do państwa rozwiązanie, którego nie można zrealizować. Ale tutaj trzeba w jakiś sposób znaleźć jednak, także z punktu widzenia Kościoła. Znaczy trzeba to, Kościół nie wykazał także przez ten czas staranności w pomyśleniu, jak w ogóle nauczanie powinno być zrealizowane, bo generalnie doprowadził do tego, że w dużych miastach, na wsiach to inaczej wygląda i w mniejszych miejscowościach to inaczej wygląda. My czasem tracimy tę perspektywę mniejszych miejscowości, to jest istotne. Inaczej rzecz. To wygląda tu, inaczej tak, troszkę tu i tak. Też w regionach Polski różnie. Ale w dużych miastach rzeczywiście Kościół doprowadził do pewnej katastrofy, to znaczy i niespecjalnie udane to nauczanie, właśnie trochę w sposób, o którym ksiądz profesor tutaj powiedział też, że no, nie da się, jednak nauczyciel to jest misja, pełna zadanie, nie da się do końca tego dzielić w ten sposób, że jestem trochę wikariuszem, trochę nauczycielem. Znaczy wielu próbuje z sukcesem i udaje tak, się. Tak, ale generalnie tak nie działa i tutaj zbyt wiele takich rzeczy zostało zawalonych, także Kościół nie, w ogóle nie zastanowił się, co jest tak naprawdę skuteczną
ewangelizacją, bo w pewien sposób oparł się o państwo. To znaczy jakby zrobił to, co w Polsce bardzo często robi, z fatalnym skutkiem. To znaczy, że do zadań religijnych chce użyć państwa, bo uważa, że własna struktura, istota nie jest wystarczająca do tego, żeby prowadzić ewangelizację, więc muszę mieć państwo, które w tym mnie wspiera. I tu jest cały problem. Znaczy, tu jest cały problem tego modelu, który w związku z tym, ponieważ nie był konsekwentny z żadnej strony, nawet tutaj, prawda, tak rozumiem, czemu to ma służyć, taki model, który ma niejasne cele, nie jest określony, musiał się rozsypać i się rozsypał. I teraz stoimy w takim miejscu, gdzie pytanie, znaczy to pytanie na pierwszej lekcji, na ostatniej lekcji, można oczywiście to widzieć, to jest działanie tylko przeciwko nauczaniu religii, ale można też inaczej powiedzieć, no, co zrobić, jeżeli w szkole, której już ponad 50%, 60% zrezygnowało z religii, to jak mam zorganizować zajęcia dla tych wszystkich osób, które w tym momencie nie biorą udziału w lekcjach religii. W związku z tym początek i koniec służy też takim celom. No więc teraz musimy wypracować jakieś takie rozwiązania w społeczeństwie, w których nie będzie tak wiele osób chodziło na religię. Jak ta religia ma być realizowana? Bo oczywiście w niektórych miastach się ten problem sam rozwiąże w bardzo zły sposób dla Kościoła, a Kościół będzie tylko krzyczał właśnie, że ma być tak, a nie inaczej, zamiast sam właściwie nie zbudował takiego programu nauczania religii, który powoduje, że ludzie sami chcą, że te dzieci same chcą przychodzić. I to jest jakaś taka też trochę frustrująca rzecz. Że... Ale co, na inne programy takie są stworzone, że dzieci same przychodzą chętnie do szkoły, tak? Ty tak sam chodziłeś chętnie do szkoły, dlatego że było takie ciekawe. No chodziłem. Nie, chodziłem. Ty jesteś wyjątkiem, chodziłem. Takie szkoły, w których dzieci niechętnie chodzą do szkoły na wszystkie przedmioty. Chyba nawet wszyscy tutaj chodzili do szkoły. No tak? Nie, ale myśmy chodzili także na religię z chęcią, tak? Znaczy sam. Ale do kościoła chodziłeś z chęcią. Jeżeli czegoś się nauczyłem na religii, to nauczyłem się w salce katechetycznej. Tak, ale to my jesteśmy inne pokolenie, panowie. Natomiast dzieci chętnie chodzą na religię. Bo podnoszą dzięki temu na przykład swoją średnią. Więc jeżeli teraz wyjmiemy tę ocenę... No pytanie, jesteś ojcem i posyłasz dzieci na religię, dzieci nie chcą chodzić na religię. No tak, co zrobisz w takiej sytuacji? No wiem, ale tylko to jest... Ty możesz powiedzieć, ja chodziłem do salki, więc to jest lepsze rozwiązanie. Ale ci rodzice, co nie chodzili do salki, tylko byli w szkole i wysyłają swoje dzieci i przekonują swoje dzieci do tego, żeby chodziły, dlatego że jesteśmy katolikami i powinny przyjąć instrukcję religijną, a nie być na poziomie tylko przygotowania do pierwszej komunii świętej, bo potem spotykamy różne osoby, które mają tytuły profesorskie, a poziom mają wiedzy o religii taki, bo nie nauczono, mnie nie nauczono muzyki, nie znam nut. Dlaczego? Bo nie było muzyki w podstawówce. Ale to nie jest do końca i trzeba było mnie posyłać na tę muzykę właśnie. To jest znacznie więcej, bo uczysz bardzo wiele, i po to jest obowiązek szkolny, uczysz bardzo wiele po to, żeby z tego następnie korzystać. Przecież ludzie na prawo rzymskie przychodzą dlatego, że jest ciekawe, ale przychodzą także dlatego, że może im się przydać. A niektórzy przychodzą dlatego, że im inni powiedzieli, że przyszli. I to im się przydaje potem przy cywilnym. I dopiero potem, po latach przychodzą, że to było dobrze, że chodzili na prawo rzymskie. O prawie rzymskim mówię teraz, proszę. Tak, co do prawa rzymskiego, to później się wypowiem. Natomiast to muszę opowiedzieć tą anegdotę związaną z prawem rzymskim. Mianowicie... Kiedy profesor Osuchowski był dziekanem i kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego, taka jest w każdym razie tradycja przekazywana, i wtedy poprosił swojego asystenta, już nieżyjącego, powiedział: panie kolego, tu jest pismo do dziekana Osuchowskiego. Proszę się zgłosić jutro o 12. O 12 zgłasza się asystent do profesora Osuchowskiego, dziekana. Mam tutaj pismo od profesora Osuchowskiego. Profesor Osuchowski wziął. Niestety muszę odmówić. Także to się tak czasem zdarza w kontekście parlamentu, że posłowie najpierw podpisują projekt ustawy, a potem głosują przeciw. Natomiast ja tylko bardzo krótko, jeśli mogę, w trzech kwestiach. Jeśli chodzi o obecność krzyża jako symbola religijnego, to jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2010 roku w kwestii włoskiej Laucji, Wielkiej Izby, mianowicie, że obecność krzyża nie narusza zasady bezstronności i w związku z tym w kontekście tego orzeczenia krzyż jest uznany jako symbol uniwersalny i nie oznacza indoktrynacji, sama obecność krzyża. Druga kwestia, był taki projekt, był...
Ja tylko mówię, że często jest tak, że przeciwnicy obecności religii powołują się na orzecznictwo i regulacje europejskie. W związku z tym ja podaję przykład, kiedy orzecznictwo europejskie wskazuje dokładnie coś odwrotnego. Natomiast co do samej nauki religii, ponieważ uczestniczyłem w salkach katechetycznych, jak Fryderyk, też z chęcią, chociaż parę razy uciekłem. Natomiast był taki projekt na początku lat 90., że była jedna lekcja religii w szkole, jedna religia przy parafii i to byłoby najlepsze rozwiązanie, ale to nie było tak, że Kościół chciał wykorzystać aparat państwowy, żeby nauczyć religii, ale duża część dzieci, zwłaszcza w szkołach zawodowych, nie miała z uwagi na tą organizację dostępu do lekcji religii. To było zasadnicze, to był zasadniczy motyw wtedy. Możemy powiedzieć duszpasterską, może był błąd, że nie wprowadzono tego 1 plus 1. Też jestem przekonany, że to był błąd. Ale dzisiaj jest taka sytuacja, że moim zdaniem jest w kontekście pytania naszego panelu nowe otwarcie. Tego typu regulacje ja odbieram i myślę, że wielu katolików to odbiera, jako otwarcie pewnego nowego konfliktu i pewnej wrogości. Podam jeden przykład, jeśli chodzi o... Ja mam wnuczkę 10-letnią i tam powstał się w ogóle problem, chodzi na religię, ale powstał w szkole mianowicie problem, to jest kwestia pewnej atmosfery, że zorganizowanie opłatka narusza zasady neutralnej szkoły, w związku z tym nie wolno zorganizować opłatka. To jest wrogość, w związku z tym zaproponowałem, żeby zrobić opłatek na lekcji religii, na które chodzi też prawie wszystka cała klasa i udało się. W związku z tym nie było opłatka, ale jednak był opłatek. Także to jest kwestia, to jest być może takie adwokackie rozwiązanie, ale czasem trzeba się do nich uciekać. Ja mam takie przekonanie, że są jakby dwa poziomy naszych rozważań. Jedno, duszpasterskie i bardzo mnie interesuje ten jakby spór między księdzem profesorem a Fryderykiem co do duszpasterskiego aspektu, a druga to jest kwestia regulacji prawnej. Regulacja prawna nie może być wroga ani zniechęcać, bo inaczej jest takie bardzo świetne niemieckie słowo Wirklichkeitsfremd, znaczy oderwano od rzeczywistości. I to jest niestety tak, że część odklejka od rzeczywistości. W związku z tym nie forsujmy rozwiązań, które są Wirklichkeitsfremd. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te jakże rozległe wypowiedzi w tej kontrowersyjnej, jakby nie było, kwestii nowelizacji przepisów. Nasz czas nieubłaganie płynie, dlatego chciałabym sprawnie przejść do kolejnego tematu, jakże aktualnego, bo z kilku dni, dotyczącego oczywiście tej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który wydał zarządzenie w sprawie, jakby nie było, wprowadzania standardów równego traktowania w urzędzie, które wprowadzają między innymi zakaz wieszania krzyży w miejskich urzędach i zabraniają pracownikom administracji eksponowania symboli religijnych na biurkach. Zarządzenie nakazuje też urzędnikom zwracanie się do osób transpłciowych i niebinarnych preferowanymi przez nie zaimkami. Oczywiście tę kwestię pozostawiamy na boku. Sama interesująca jest kwestia obecności krzyża, przecież pasywnego symbolu religijnego, o którym nawet Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wypowiedziała się, że nie narusza tutaj wolności religijnej. Zatem jak powinniśmy oceniać pod kątem prawnym takie odgórne narzucanie zasad, które przecież tylko pozornie prowadzą do równego traktowania. I w tym kontekście chciałabym przypomnieć, jakże przecież aktualną uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej, którą przyjął 3 grudnia 2009 roku i stwierdził, że znak krzyża jest nie tylko symbolem religijnym i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej przypomina o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka, wyraża wartości budujące szacunek dla godności każdego człowieka i jego praw. Pamiętajmy też przecież o stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przecież ludzie niewierzący nie mogą oczekiwać, że nie będą się stykać z osobami i symbolami religijnymi. Jak panowie tutaj oceniacie to rozwiązanie? I chciałabym, żeby jako pierwszy zabrał głos w tej kwestii ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berryer. Bardzo dziękuję. Niedawno, w 2018 roku, był wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a dotyczył wielkiego krzyża na 12 metrów postawionego, ostatecznie stojącego na publicznym gruncie, a więc utrzymywanego z publicznych pieniędzy. Akurat ten krzyż stoi 5 mil od samego budynku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
Uważano, że to jest jakieś symboliczne połączenie państwa i kościoła, że to jest naruszenie separacji, tej separacji neutralnej, do którego dąży, czyli nie wrogiej, ale neutralnej, do którego dąży porządek prawny Stanów Zjednoczonych. I w tym społeczeństwie, które jest tak różnorodne, dużo bardziej różnorodne niż nasze, uznano, że historia tego krzyża i to, że jest, i to, że jest symbolem, który niekoniecznie ma tylko religijny wymiar, chociaż zawsze religijny wymiar ma, powoduje, że nie ma powodu, żeby go usuwać albo obrywać mu, bo tam była jeszcze propozycja, żeby oberwać mu ramiona, żeby taki pal został, bo wtedy to się nie będzie kojarzyło z krzyżem. Jest troszkę inne znaczenie zawsze powieszenia krzyża, a inne jest zdjęcia. I co innego, gdyby pojawiło się rozporządzenie, które mówi, że należy ograniczać, unikać. Są takie kraje, na przykład jak Austria, gdzie w sądach się nie stawia. U nas krzyże, krucyfiksy stały do czasu Stalina, bo za czasów stalinowskich wyrzucono i to w 50-tych latach wyrzucono te krucyfiksy z sądu na Alei Świerczewskiego, czy teraz Alei Solidarności w Warszawie i podrzucono na Leszno, kościoła na Lesznie. Ale mamy takie krucyfiksy, które mają normalnie numer inwentarzowy sądów. To w Austrii była regulacja, jeżeli krzyże są, a zwłaszcza jeżeli są artystycznie umieszczone w jakiejś sali sądowej, to nie będziemy ich zdejmować. Co innego powiedzieć, nie starajmy się jakoś wieszać, ograniczajmy to, zwróćmy uwagę na odczucia ludzi. Pamiętajmy, że w polskich szkołach krzyże wiszą dlatego, że rodzice się na to zgadzają i tak chcą. Dlatego Polska nie przyłączyła się do tej grupy, która popierała Włochy w sprawie Laucji, tutaj wspomniany wyrok, który zapadł dopiero w drugiej instancji, mówiący o tym, że idący za interpretacją, krzyż jest znakiem, ale brak krzyża także jest znakiem. To też ma znaczące, jest znaczące, jeżeli jest miejsce po krzyżu albo miejsce, w którym mógłby wiesić krzyż. I dalej cały czas, ja mówiąc o tej przypowieści amerykańskiej, kiedy mówimy o krzyżu jako o symbolu, który mówi o tym, że trzeba rzeczywiście poświęcenia. My przyznajemy krzyże, Polonia Restituta ma kształt krzyża, najwyższy polski order Orła Białego też ma kształt krzyża, już nie mówiąc o Virtuti Militari, który znak krzyża ma. Krzyż żelazny ma znak krzyża, oczywiście, że tak. Jest wiele krzyży, bo mówi o ofiarności właśnie. Dlaczego moje dzieci mają iść na front i ginąć za Polskę? A czym jest Polska, że miało moje dziecko ginąć? Dlaczego mamy się poddawać? Niech nam zostawią nasze smartfony, a my przyjmiemy każdą władzę, która przyjdzie. I wtedy może przyjść władza stąd czy stamtąd. Bo pytanie, dlaczego mamy podejmować jakieś wyrzeczenia ze swojej strony na rzecz innych? No właśnie, krzyż oznacza ofiarę. My zgubiliśmy, wracamy do antropologii cały czas, my zgubiliśmy i gubimy wymiar ofiary. Może za mało o tym na katechezie mówimy, że ofiara jest potrzebna, ale krzyż symbolizuje ofiarę dla wszystkich, wierzących i niewierzących, i w tym się zgadzamy, że jesteśmy gotowi ponosić ofiarę dla naszej społeczności, mając nadprzyrodzone i niekoniecznie nadprzyrodzone powody do tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos oddaję panu mecenasowi Pawłowi Kuglarzowi. Ja myślę, że to, co zrobił prezydent Trzaskowski, ma bardzo prosty, wręcz cyniczny kontekst polityczny. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym chodzi o to, żeby zwrócić uwagę tej części elektoratu, czy głosować na lewicę, czy głosować na Koalicję Obywatelską, że wszystkie postulaty, bo to były postulaty zgłaszane przez lewicę, my realizujemy. I w związku z tym ja to tak odbieram, natomiast jest to ewidentne złamanie przepisów konstytucyjnych, po pierwsze, a po drugie to jest rzeczywiście taki akt zasady bezstronności artykułu 25 i w związku z tym myślę, że to nie jest przypadek, że akurat marszałek Hołownia zdecydowanie zdystansował się od tej decyzji, powiedział wręcz, że to jest błędna decyzja. To jest błędna decyzja z punktu widzenia nie politycznego pewnego ugrupowania, ale z punktu widzenia Polski. I to jest bardzo ciekawa, powiedziałbym, taka interferencja, że było stanowisko kardynała Nycza czy kardynała Rysia, który naprawdę nawiązał do wieży Babel, notabene, prawda, dzisiejsze pierwsze czytanie też do tego nawiązuje. Dlatego też ja mam takie przekonanie, że to jest błędny akt i
pytanie, jak reagować, bo to jest czasem fundamentalna kwestia, jak reagować na takie akty. W związku z tym z jednej strony to jest kwestia uruchomienia pewnej procedury prawnej, a z drugiej strony być może kwestia pewnego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Są też tacy, którzy powiedzą, że trochę prześladowań Kościołowi się przyda i ofiary, i w związku z tym taki urzędnik, jeżeli on będzie miał taką sytuację. To jest to pytanie, bo jeżeli wyrzucą go z pracy, to będzie to jawne złamanie, prawda, kodeksu pracy, konstytucji, i to być może doprowadzi w postępowaniu później, najpierw w sądzie pracy, tutaj widzę, że gdzieś był pan profesor Sobczyk, do takiego orzeczenia, które uzna tego typu działania za niedopuszczalne. Natomiast to, co możemy zrobić, to kwestionować to pod względem prawnym, a po drugie być może rodzaj takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Dziękuję. Chciałbym, żeby głos zabrał teraz pan profesor Paweł Borecki i ocenił to najnowsze rozwiązanie. Tutaj koledzy zaczynają wpadać w pewną histerię. Po pierwsze, proszę państwa, artykuł 25 ustęp 2 Konstytucji mówi: władze publiczne, czyli państwowe również i samorządowe, zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Bezstronność to zgodnie z wykładnią historyczną tego przepisu, tak jak mówił mi Tadeusz Mazowiecki, neutralność. I teraz tak, władze publiczne. Prezydent Trzaskowski nie zabronił urzędnikom noszenia symboli religijnych o charakterze prywatnym, krzyżyków, gwiazd Dawida na piersi, nic takiego nie miało miejsca. Wydał polecenie zdjęcia symboli religijnych, krzyży, krucyfiksów, czyli symboli rzymskokatolickich. Krucyfiks to jest przytwierdzony krzyż stojący, to jest krucyfiks, a krzyż jest zaściany. Dobrze, ksiądz jest specjalistą w tej materii. W każdym bądź razie, dlaczego te symbole religijne znajdują się akurat w miejscach, gdzie jest sprawowana władza publiczna? W sali posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, w sali posiedzeń plenarnych Rady Ministrów. Przecież w Sejmie jest kaplica i jest to kaplica rzymskokatolicka. Kiedy poseł Czykwin, który był posłem prawosławnym, prosił, że może do tej kaplicy dać freski Cyryla i Metodego, odrzucono jego propozycję. Krzyż w Sejmie, w sali posiedzeń plenarnych, został powieszony siłą faktów przez posłów AWS tuż po wyborach w 1997 roku. Nawet jeden spadł z drabiny przy tej okazji i tak już zostało. Posłowie SLD zaczęli wspominać, że można by to skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Safian arbitralnie uznał, że Trybunał tego nie rozpatrzy, Trybunał powinien się zebrać i wydać orzeczenie, a nie prezes nieoficjalnie już decyduje z góry, że nie będzie tego rozpatrywał Trybunał. Ale mniejsza z tym. Proszę państwa, artykuł 10 ustęp 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowi: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Zasada neutralności światopoglądowej państwa ma swoją ugruntowaną treść, wykładni prawa. Tradycja regulacji stosunków państwo-kościół w Europie jest odmienna od amerykańskiej i ksiądz profesor Franciszek ma tego świadomość. Jestem zwolennikiem urzędy bez Boga, ale nie przeciw Bogu. Neutralne po prostu, ponieważ do urzędu przychodzą obywatele, interesanci niezależnie od wyznania. Do kancelarii parafialnej, do kurii diecezjalnej przychodzą osoby, interesanci ukierunkowani ze względów światopoglądowych. Jest to parafraza słów premiera Francji Julesa Ferrego z 1882 roku, notabene Kalwina, tego samego wyznania co przodkowie księdza profesora. Mianowicie szkoła bez Boga, ale nie przeciw Bogu. I we Francji jest jeden dzień wolny od zajęć szkolnych, kiedy uczniowie wszystkich wyznań mogą iść na katechezę do swoich parafii, zborów, meczetów, synagog, gdzie im się żywnie podoba. Ale żeby była sprawa jasna. Ja również jestem przeciwny temu, co zauważyłem przechodząc wczoraj na Urzędzie Miejskim Krakowa, wywieszona flaga tęczowa. To jest symbol ideologiczny i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Żadnych symboli. Bezstronność jest religijna, światopoglądowa, ideologiczna też.
To, co mnie narusza, moje uczucia religijne, to nie jest jakieś instalacje artystyczne o jakości Pożal się Boże, tylko na przykład to, że jadąc środkami komunikacji miejskiej w Warszawie, ja widzę bardzo zadbanych młodych mężczyzn, prawdopodobnie o orientacji nieheteronormatywnej, którzy mają w uszach kolczyki, ale nie z krzyżykami greckimi, bo to jeszcze można uznać za symbol geometryczny, tylko łacińskimi. Długie, proszę Państwa, kolczyki na wiszą krzyże łacińskie. Ja się zastanawiam, czy oni sobie zdają sprawę, co to jest krzyż? To jest narzędzie strasznej męki. To może powieście sobie, panowie, szubienniczki. To jest prowokacja jakaś. To godzi w moje uczucia religijne. Natomiast niestety to świadczy też o innej rzeczy, do której doprowadzili politycy, któremu nie przeciwdziałali skutecznie duchowni. Trywializacja tego symbolu religijnego. Coś, co jest święte dla osób wierzących, dziś, proszę Państwa, jest na uszach, widnieje. A jakbyśmy zostawili na moment uszy, panie profesorze, i wrócili jeszcze do opinii prawnych, które zamówiła marszałek Ewa Kopacz, tak, w sprawie pamiętam. Tego krzyża. Zamówiła 4 opinie, tak. Właściwie z 2 stron po 2, ale wszyscy jednoznacznie powiedzieli, że ten krzyż w sali sejmowej nie przeszkadza i nie narusza. A więc jest to zgodne z konstytucją. To nie tak. To nie i tak. Neutralność i nie, właśnie brak bezstronności wyrażyłby się w tym, że zaczęto by zdejmować krzyża. Księże profesorze, ja te opinie czytałem i ja pisałem nawet artykuł. Myślałem, że którąś z nich jednak. Na tej opinii. Tak. Opinię przygotował pan profesor Piotrowski, opinię przygotował pan profesor Wieruszowski, opinię przygotował pan profesor Dudek i pan ksiądz profesor Stanisz. I powiem państwu tak. Opinię pan... Słucham? Ryszard Piotrowski. Panu profesorowi Wieruszowskiemu zabrakło... No tak, tak, tak. Tego zapomniałem. Pan profesor Dudek z panem księdzem profesorem księdzem profesorem Staniszem. Oczywiście no, trudno oczekiwać, żeby wykładowcy KUL-u, gdzie wielki kanclerz może zdecydować, że przestaną być wykładowcami. Czyli nie mają wolności myślenia, tak? I swobody oceny. Poczekaj, daj też ufanek, bo też napisali troszkę opinię, że krzyż jak najbardziej jako symbol kultury jest dopuszczalny. Tylko, że krzyż jest przede wszystkim symbolem religijnym, zwłaszcza krzyż z podobizną Chrystusa. Pan profesor Wieruszowski napisał z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, napisał opinię krytyczną, ale zabrakło odwagi, żeby postawić kropkę na D, że należy krzyż usunąć. Pan profesor Ryszard Piotrowski lawirował, za to został przeze mnie skrytykowany na łamach tygodnika Przegląd. Więc to nie jest tak, księże profesorze, że te wszystkie opinie były, że tak jest fajnie. Ale może pana profesora opinia jest po prostu ekstremistyczna? Słucham? Może pana profesora opinia jest ekstremistyczna w tej interpretacji niezależności, dlatego, czy bezstronności? Nie, dlatego, że księże profesorze, dla mnie krzyż jest symbolem religijnym przede wszystkim. Również jest symbolem ludzkiej doli. Cierpienia człowieka, jakim jest ludzkie życie. Krzyż bez postaci, sam krzyż jako taki. To dla mnie symbolizuje krzyż. Nie jest symbolem kulturowym, jest przede wszystkim symbolem religijnym i symbolem, bym powiedział, egzystencji ludzkiej. Tym jest dla mnie krzyż. Dlaczego na litość boską tak zależy klerykalnym politykom na umieszczaniu krzyża z pasyjką w miejscach sprawowania władzy, obok godła. Ale to świeccy umieścili. Co? Świeccy umieścili to, posłowie. Nie wiem dlaczego. Bo to by oznaczało, że należałoby zgodnie, żeby treść konstytucji była adekwatna do rzeczywistości, wprowadzić no, przynajmniej artykuł 114 konstytucji marcowej, że wyznanie rzymskokatolickie jako religia przeważającej większości narodu zajmuje naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Dziękuję bardzo. Proszę, żeby pan profesor Fryderyk Zoll jako ostatni zabrał głos w tej kwestii. Tak, na chwilę właśnie, że... Znaczy, istotnie z jednej strony ksiądz Boniecki, za co został między nimi ukarany, prawda, powiedział, że ostatecznie dla niego to jest obojętne, czy krzyż wisi, czy nie wisi w Sejmie. I można byłoby, mógłby wisieć, mógłby nie wisieć. I ta, księżom nie zależy. I tak wielka dyskusja o tym jest czymś niepotrzebnym w taki sposób, ale
Muszę powiedzieć tak, że tutaj są dwa aspekty. To, co zrobił prezydent Trzaskowski, to mi się nie podoba, ale oczywiście broniąc go, to jest taka reakcja na to, co się działo wcześniej. To znaczy właśnie z jednej strony upaństwowienie religii i to takie ścisłe powiązanie i właśnie powiązanie z taką symboliką narodową, która, gdzie teraz chcemy powiedzieć, my chcemy podkreślić, że ten urząd kieruje się, jest dla wszystkich równy, czy jest to jakaś idea, która za tym jest. Natomiast uważam, że ta idea, której nie chcę w ten sposób, to jest możliwa do przyjęcia też, że nie ma symboli żadnych w urzędach, ale też jest możliwa inna i chyba taka interpretacja, która w społeczeństwie lepiej służy, że ludzie jednak, właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, ludzie nie są w stanie do końca podzielać wszystkich rzeczywistości i mają prawo się czuć w rzeczywistości, która ich otacza dobrze. I teraz to, że właśnie w pewnych urzędach, na przykład urzędnik na stole, w którym siedzi, ma krzyż, jest czymś, co jest dla niego ważne, bo na przykład jest człowiekiem głęboko wierzącym i obecność znaku religijnego powoduje, że on może swoją pracę wykonywać dobrze. I że może, że uważa, że to, co robi, ma także istotne inspiracje. Jeżeli nie nadużywamy tego wszystkiego, to znaczy tutaj jest jakby cały klucz, to znaczy nie próbujemy z tego stworzyć, i niestety ta historia jest właśnie czymś, co utrudnia, bo bardzo często właśnie znaku krzyża nadużywano politycznie. Próbowano użyć religii w Polsce przez polityków do tego, żeby pognębić na przykład inną część sceny politycznej. Albo po prostu rozgrywać to, bo ten krzyż pod Pałacem Prezydenckim był rozgrywką polityczną tak w istocie, prawda? Naszym kosztem. Tak, odmówić wtedy na przykład zabrakło odwagi, myślę, biskupa miejsca, który powinien przyjść sam osobiście, zabrać ten krzyż i zanieść do kościoła. Ale muszę powiedzieć, że to jest właśnie, to jest klucz, że mamy pewien bilans niestety nadużycia krzyża i stąd to się dzieje. Ale w społeczeństwie takim, w którym bym chciał żyć, to jest także umieszczanie różnych znaków. W tym, jeżeli urzędnik uznał, że umieszczenie małego symbolu tęczowego, nawet tej słynnej Matki Boskiej z tęczową aureolą, której uważam, że nie obraża także niczego i uczuć, to tego mamy prawo. To znaczy mamy w pewnym sensie prawo urządzać naszą rzeczywistość także z pewnymi wyobrażeniami, zgodnie z pewnymi wyobrażeniami, bo nie jesteśmy w stanie, raczej to, czego być może strona, powiedzmy, osób niewierzących nie rozumie, to jest to, że religia dla ludzi jest czymś bardzo ważnym. To znaczy jest elementem, który określa, determinuje ich życie i pustka religijna jest dla nich czymś, co jest realnym cierpieniem i utrudnieniem funkcjonowania społeczeństwa. Znaczy ludzie religijni mają prawo do tego, żeby czuć się w swojej przestrzeni bezpiecznie. Tylko musimy to zrobić tak, żeby także ci wszyscy inni nie czuli, ale nie czuli. Tak, ale właśnie publiczną, ale także ludzi wierzących. To znaczy obszar, sfera publiczna. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, wierzący, jak i niewierzący, wyprowadzający, to właśnie wierząc, czyli tam jest powiedziane. Nie jest powiedziane, jest ten Bóg, jest w preambule. To jest bardzo istotny element, że właśnie Bóg jest w preambule, ale także jest powiedziane, że, ale także wyprowadzający z innych wartości to, co nas łączy. To nie oznacza, że na końcu mają zostać tylko te inne wartości, z których wyprowadzamy, a Boga tej części preambuły nie ma. Przecież nikt nie będzie przychodził do domu pana profesora i ściągał krzyż. Ale preambuła nie dotyczy tylko tego elementu, tylko dotyczy właśnie urządzenia naszej rzeczywistości publicznej. To znaczy, że to nie jest tak, że tolerancyjne, pluralistyczne społeczeństwo niszczy wszystkie symbole, które ma, bo takie społeczeństwo zapomina o tym, że wtedy dla tych, dla których symbole w sferze publicznej w jakiś sposób są ważne, że to, że w klasie mam krzyż, który mówi tak, to jest na dzisiejszy dzień dla mnie ważne wsparcie, punkt odniesienia w sytuacjach kryzysu, w sytuacjach trudnych, niedostrzeganie tego elementu, to znaczy elementu wiary jako elementu istotnego dla poczucia. Może pan profesor nosić
No nie, na przykład tu jest, z tego rozporządzenia wynika, że nie mogę mieć na stole, czyli nie mogę mieć prywatnego mojego własnego krzyża na stole, czyli tutaj o wiele dalej to rozporządzenie wnika w ten element, który... Jeżeli to jest stół, ja podam przykład, jak był na starym do mikrofonu. Na starym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jak woźne potrafiły rozdzielić przestrzeń prywatną i przestrzeń publiczną. Jak się wchodziło na stary Wydział Prawa, był kantorek dla woźnych. Otóż dla interesantów nie było żadnych symboli religijnych. Wystarczyło wejść za ściankę, panie miały już święte obrazki. Nikomu to nie przeszkadzało. Te proste kobiety potrafiły... To jest trochę takie marksistowskie podejście, mianowicie ograniczenie chrześcijaństwa do chrześcijaństwa zakrystyjnego. Znaczy tutaj mówimy zdecydowanie nie. Paweł, właśnie, znaczy muszę powiedzieć, ja też nie lubię tego typu sformułowań, czy coś jest marksistowskie, nie marksistowskie, teraz do niczego nie posuwa. Próbujemy odnaleźć element wspólny dla zorganizowania przestrzeni w społeczeństwie, które jest spolaryzowane, które składa się z osób niewierzących i wierzących, które ma traumę nadużycia religii do celów politycznych i stara się znaleźć jakąś drogę rozwiązania. I nie pomoże, że nazwiemy coś marksizmem, bo to do niczego nas nie prowadzi. Nie prowadzi nas, bo marksizm nie polega wcale na tym. Chodzi tutaj o to, żebyśmy spróbowali znaleźć takie zbudowanie wspólnoty, gdzie wszyscy jesteśmy w stanie się dobrze tak poczuć. A to jest bardzo trudne dla jednej i dla drugiej strony. Tylko właśnie na tym polega, żebyśmy spróbowali przejść bez posługiwania się tymi od razu epitetami. Szukamy od razu złego dna. Prawda? No, to zło dna każdej decyzji i każdej reakcji. Nie, są racje za tym, żeby w urzędach nie było znaków religijnych. Je można zrozumieć. I uważam, że to jest błąd, który trzeba właśnie w dialogu społecznym pokazać, dlaczego to jest istotne. Nic nam nie da w tym momencie wymyślenie jeszcze takiego progu zradykalizowania i pójście w konflikt. To oczywiście niektórym politykom jest bardzo wygodne, ale zadaniem także ludzi religijnych, wierzących, jest próba właśnie wyjścia z tego takiego paradygmatu społeczeństwa, które na siebie najechało i postanawia się drugą stronę unicestwić, łącznie z jego symbolami. To jest niedopuszczalne i z tym musimy walczyć. Postarać się, bo chodzi nam w istocie o człowieka tutaj. Jeżeli może to jest kwestia, ja rozumiem tą emocję odnoszącą się do ostatnich 8 lat, ale ponieważ mam lat prawie 60, to pamiętam jeszcze czasy PRL-u i to jest z jednej strony nadużywanie krzyża, a z drugiej strony walka z religią. Postaramy się już postawić kropkę. Dobrze? Jak po moim zdaniu, to się bardzo zgadza. Każdy się na to zgadza. Szanowni Państwo, czas nieubłaganie mija. Chciałabym, żeby teraz ten pozostały naprawdę krótki czas przeznaczyć na otwartą dyskusję. Dlatego zachęcam Państwa do zadawania pytań, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Mamy niecałe 10 minut czasu. Mikrofon. Ja Panu podam. Zgłoszę się, dzień dobry, dziękuję, bo czuję się wywołany przez pana profesora Boreckiego. Proszę Państwa, te 4 opinie, jedna była współautorstwa i rzeczywiście pan profesor był uprzejmy powiedzieć tak jak przed chwilą. No ale czego się można spodziewać? Dwóch profesorów z KUL-u. Ja miałem zaszczyt szlachectwo naukowe zdobyć tutaj, panie profesorze, stopień pierwszy i jestem dozgodnie wdzięczny swojej alma mater, czy alma matris, jak pan woli. Ale proszę Państwa, obecny tu pan profesor Andrzej Coll był super recenzentem tych opinii, bo kiedy pan profesor Borecki w Czambu, o tak słyszeliśmy, no jak może mówić ktoś z KUL-u na temat symboli religijnych i obecności krzyża w sali. Pan profesor napisał w tej polemice właśnie, że tak, a dlaczego nie? Więc proszę Państwa, ja tę uczelnię postrzegam nie dziel i rządź, ale łącz i rządź. I najbardziej się cieszę, że zabrzmiały takie głosy, które są no, głosem pokoju pewnego, jak to nazwałem w jakimś tekście, Pax Juridica, nie tylko to. Jeśli mam jakieś pytania, czy uważacie panowie, ksiądz profesor i panowie, profesorowie, pan mecenas, że tak jak mówiliśmy o kompromisie aborcyjnym, nie, tego nie chcę w ogóle dotykać, ale mamy pewien stan prawny wypracowany. Mamy konkordat, który czekał 5 lat, dlatego że lewica zablokowała po, jak wiadomo, podpisaniu, zawarciu przez gabinet
pani premier Suchockiej, mojej koleżanki z KUL-u, później ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, 5 lat zwlekano z ratyfikacją. Dopiero wybór polityczny, czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę konstytucja była tworzona nie w cieniu, ale w blasku konkordatu. Konstytucja przejęła pewne rozwiązanie konkordatu jeszcze nieobowiązującego. Dostosowane do konkordatu. Jak panowie patrzą na ten wypracowany, także z udziałem Trybunału, z obecnością pana profesora, dwa orzeczenia, wtedy jeszcze to nie były wyroki, 91 i 3 rok, w sprawie powrotu nauczania do szkół publicznych, religii nauczania. Czy to wszystko ten dorobek Trybunału, nie Przyłębskiej, nie Rzeplińskiego, ale Trybunału na przykład Andrzeja Zolla, profesora, czy państwo nie uważają, że ten dorobek, który był w trudnych czasach, w latach 90., on co, wyekspirował? Czy my nie mamy jakiegoś oparcia właśnie, konstytucja kolejno, konstytucja, konkordat i co to, to, co Trybunał o tym powiedział? Czy my naprawdę nie topimy ryby albo nie wyważamy otwartych drzwi? A co do symboli religijnych. Może rzeczywiście po latach powiem, że za mało żeśmy, my nie powiedzieliśmy, że to jest tylko symbol naszej tożsamości kulturowej, ale że te dwie rzeczywistości się nawzajem przenikają. Ksiądz profesor mówi o rzezi hugonotów. W Niemczech mieliśmy cuius regio, eius religio, w Polsce tak nie było. I nawet początek Konstytucji 3 maja, religia panująca dawał wyraz temu myśleniu, tej otwartości. Może mamy się od kogo uczyć i może nie powinniśmy wychodzić poza to, co już na pewno wiemy. Tylko naprawdę jest potrzebna rozmowa i nie nawzajem się obrażanie. Więc ja bardzo dziękuję za tę koncylację, ale proszę tylko o jedno zdanie. Czy to, o czym mówię, konkordat, który tak symetryczny jest treściowo z Konstytucją i z artykułem 25 i z 53, o którym pan profesor mówił, które cytował, i nawet z tą preambułą, powiem tylko jedną rzecz. A może wyrzucić treść przysięgi prezydenta, członków rządu i ślubowania parlamentarnego? Tak mi dopomóż Bóg. A w niemieckiej konstytucji reguły jest konfesyjna przysięga, tylko że przysięgający może złożyć ją z opuszczeniem słów, tak mi dopomóż Bóg. Czy nie paradoks? Krótko mówiąc, czy te nas wiążą, czy nie, podstawy normatywne, już przekazuję. Może pytanie. Profesorowi Zollowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja ze swojego doświadczenia chciałbym powiedzieć, no bo byłem w składzie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekał w sprawie religii w szkołach. Orzekliśmy, że instrukcja, bo to było wprowadzone instrukcją ministra edukacji, oczywiście uznaliśmy to, że nie ma tutaj przeszkód konstytucyjnych, ale dlatego, że to była konstytucja z 52 roku, która w ogóle się na ten temat nie wypowiadała. Więc trudno było powiedzieć, że taki krok ze strony władzy wykonawczej jest sprzeczny z konstytucją, jak nie było stanowiska konstytucji w tej sprawie. Ale chciałbym z mojego doświadczenia tutaj coś powiedzieć. Otóż tego dnia, w którym żeśmy ogłosili to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, wracałem pociągiem z Warszawy do Krakowa. I tak się złożyło, że siedzieliśmy w jednym przedziale, bez nikogo, w cztery oczy, wtedy jeszcze z księdzem Tadeuszem Pieronkiem, chyba wszystkim znanym, późniejszym biskupem, sekretarzem episkopatu przez pewien czas. Spytał mnie się, co żeśmy orzekli. No więc powiedziałem, że nie ma tu sprzeczności z konstytucją i religia w szkole może być. I usłyszałem od niego takie zdanie. Zrobiliście straszną krzywdę Kościołowi. Byłem zaskoczony. Ale muszę powiedzieć Państwu, że w pełni się dzisiaj z nim zgadzam. Bo gdyby była religia w Kościele, to naprawdę byłoby znacznie lepiej. I ja też miałem katechezę w Kościele i to była katecheza. A tutaj nie zgodzę się z księdzem profesorem, że to jest nauka o religii. To jest katecheza. I do tego powinien być Kościół. W szkole może być religioznawstwo jako przedmiot, który powinien być oceniany i ocena powinna być na maturze. Ale katecheza nie
powinna być oceniana. Tu się nie zgodzę, prawda, że to ma być zaliczane do tego, czy maturę ma taką, czy inną. To jest sprawa sumienia i kształtowania sumienia, prawda, przez katechetę. Także mam tutaj, jeszcze raz powiem, uważam, że powinna być katecheza w parafii i rozwiązałoby to bardzo wiele problemów społecznych. I jeszcze jedno krótkie zdanie. Co do przedwczorajszej decyzji prezydenta Warszawy. Otóż jestem zdecydowanie przeciwko temu zarządzeniu. Uważam, że pomijając sprawy stosunku państwa do religii, to jest zupełnie bardzo głupie polityczny krok. To jest naprawdę trudny do zrozumienia. Ale na temat znaków, właśnie symboli religijnych, to ja powiem, że jeden krzyż powinien być koniecznie zdjęty. To w Sejmie. Ale nie dlatego, że to jest symbol religijny w sali władzy. To jest dlatego, że w tej sali władzy tworzy się obraza krzyża. Tak się zachowują posłowie, że to jest obraza wiszącego tam krzyża. Dziękuję. Dziękuję. Roman Cygulski, jestem adwokatem w Krakowie. Faktycznie o Trzaskowskim dwa zdania. Też jestem temu przeciwny, aczkolwiek osobiście uważam, że krzyże są od tego, żeby je nosić w sercu, ewentualnie na szyi. Sprawa krzyży w Polsce budzi szczególne kontrowersje. Przypomnę sprawę oświęcimską i sąsiedztwo klasztoru karmelitanek z obozem Auschwitz, z obozem zagłady. Tutaj panowie i ksiądz prelegent mówili o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, ale nie dodali jednej rzeczy. Jak wielkie kontrowersje to budziło, to jest kwestia ta, że w pierwszej instancji w 2009 roku 7 sędziów wypowiedziało się za Laozi przeciwko Włochom i dopiero w drugiej instancji w 2011 roku 15 sędziów z 17 stwierdziło, że to przyznało rację Włochom, aczkolwiek na usprawiedliwienie też decyzji Trzaskowskiego dodam, że wtedy w uzasadnieniu tej decyzji pojawił się pogląd, że sprawa wieszania lub niewieszania krzyży leży w kompetencji danego państwa. I to bym usprawiedliwiał decyzję Trzaskowskiego. Dziękuję. To jeżeli można, trochę idąc tropem pytania pana profesora, znaczy ja chciałem zwrócić uwagę jakby na pewien generalny problem, który się pojawia, to jest to, czy dorobek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego do roku 2016 ma znaczenie. Bo przecież jeśli słyszymy przedstawicieli różnych frakcji politycznych, mówią tak, oczywiście ten, wszystkie te trybunały, Trybunał Julii Przyłębskiej nie ma znaczenia, ale te trybunały mają znaczenie. W związku z tym, jeżeli ja teraz czytam projekt rozporządzenia minister zdrowia co do tego, że powołanie się na klauzulę sumienia będzie podstawą do zwolnienia lekarza, będzie podstawą do tego, żeby NFZ wypowiedział kontrakt szpitalowi, to jest jawne, skrajnie złamanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z roku 2015, 7 października, który to Trybunał stwierdził, że ustawa o zawodzie lekarza, która nakazywała lekarzowi, który chciał skorzystać z klauzuli sumienia, wskazać innego lekarza, który dokona aborcji, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją. I dzisiaj słyszymy to, że generalnie klauzula sumienia jest sprzeczna z konstytucją, a przecież jest, jeśli szukamy pragmatycznego rozwiązania, to przecież to może zrobić NFZ. Może zrobić listę szpitali, które dokonują aborcji, która będzie publicznie dostępna. W związku z tym, jeśli ktoś chce dokonać aborcji,
na podstawie tych przepisów, które ją dopuszczają, może to zrobić. Natomiast walka z klauzulą sumienia, jeszcze z powołaniem się na przepisy europejskie, jest dla mnie czymś kuriozalnym i moim zdaniem to jest fundamentalne pytanie, czy dorobek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie. Moim zdaniem ma znaczenie i w związku z tym, jak powiedział Fryderyk na początku, że nastąpiła zmiana po 15 października, to mam nadzieję, że ta zmiana, czy ona będzie dobra, czy niedobra, to jeszcze zobaczymy, będzie brała pod uwagę to, co sama głosiła. Bo inaczej będzie mieć taką sytuację, jak mówi takie powiedzenie. Nie wchodzi się do tej samej rzeki, chyba że umysł kaleki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przychodzi każde pokolenie z pytaniami i tego nie unikniemy, prawda? Kiedyś pewne pytania, wydaje nam się, że znaleźliśmy na nie odpowiedzi i to robił na przykład Trybunał, którego prezesem był pan profesor Andrzej Zoll. A potem przychodzi kolejne pokolenie prawników i zadają pytania, na które wydaje się, że znaleźliśmy odpowiedzi. Będą ataki na wolność słowa, na wolność religijną, na klauzulę sumienia, więc na wolność sumienia. Myśmy to mieli też w wyroku Trybunału dotyczącego uboju rytualnego. To jest Trybunał, wtedy prezesem był pan profesor Rzepliński, który ten wyrok idzie, bo się nie mówi tak bardzo nawet o samej tej kwestii, ale idzie bardzo daleko, mówiąc, jeżeli tego nie rozstrzygniemy tak, jak rozstrzygamy teraz, to będziemy mieli problem z wolnością sumienia. To jest dość delikatna sfera, bo ona jest pewna tendencja, żeby powiedzieć, że sumienie to jest twoja prywatna sprawa, w związku z tym w twoje sumienie nie wchodzimy, ale jeżeli człowiek jest sobą, no to powinien być zgodny, jego działanie, oczekujemy tego, że działanie człowieka jest zgodne z jego przekonaniami, że nie to, że jedno mówię, a drugie robię. Jedno sobie myślę, ale na zewnątrz występuje. Tego we Francji czasami oczekują w tym modelu, który jest modelem wrogim. To znaczy takim, że w życiu prywatnym uważać co chcesz, ale na zewnątrz nie wolno tego pokazywać. Tylko że Francja mówi wolność, równość i dodaje braterstwo. I dodaje braterstwo dlatego, że wiadomo, że im więcej wolności, tym mniej równości, im mniej równości, tym więcej wolności. W związku z tym pozostaje jakiś element, szukają, oni sami szukali tego elementu, który by łączył. I co się okazuje? No braterstwo. Ale jak jest możliwe braterstwo bez wspólnego ojca? Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Oddaję jeszcze głos panu profesorowi Fryderykowi Zollowi. Dwa słowa podsumowania, później pan profesor Paweł Borecki i zamykamy. Tak, oczywiście, że myśmy w tej dyskusji dotknęli tylko jakiegoś fragmentu zagadnień, które pewnie teraz jakoś są najbardziej palące. Pewnie klucz i trochę gdzie indziej, trochę to przebija też wypowiedzi Pawła i pewnie gdybyśmy głębiej poszukali, tutaj ta dyskusja stałaby się jeszcze bardziej gorąca, dlatego że istnieje bardzo poważna różnica między zasadami religii, a treścią norm państwowych i to, co prawo ma określać i wymagać wobec swoich obywateli. Tu jest bardzo ważne, żeby właśnie ta przestrzeń określana przez prawo, która organizuje wspólnotę na takim poziomie, żeby ta wspólnota mogła funkcjonować. I to, co się właśnie teraz wydarzyło, być może stworzy szansę, że właśnie będziemy mogli dobrze rzeczy porozróżniać, znaczy, że czymś innym jest obszar ewangelizacji, czymś innym jest prawo. Prawo nie służy do ewangelizacji. Mimo wszystko w tym człowiek może się odnaleźć i co więcej, może się odnaleźć w ten sposób, że to właśnie to państwo, które zostawia wolność, ono powinno jednak zostawiać także realną wolność, to znaczy wolność, która także obejmuje to, że możemy sobie poukładać tą naszą rzeczywistość także tak jako ludzie religijni w ramach neutralnego religijnie prawa. I myślę, że to jest taki ideał państwa, do którego chciałbym dążyć. Dobrze. Odnoszę się po kolei do wystąpień poszczególnych osób. Zacznę od wystąpienia pana profesora Dudka. Ja generalnie, proszę państwa, jestem zwolennikiem pełnej realizacji zasady konstytucjonalizmu i zasady legalizmu w sferze stosunków wyznaniowych.
Tymczasem postanowienia Konstytucji nie są zrealizowane do końca. Mam na myśli artykuł wspomniany 25 ust. 2 mówiący o bezstronności światopoglądowej, religijnej, ideologicznej władz publicznych, ale zwracam uwagę też na dwa inne przepisy. Zdawać by się mogło oczywiste, dotyczące spraw formalnych. Artykuł 25 ust. 4 dotyczący regulacji sytuacji prawnej Kościoła katolickiego. Konkordat został ratyfikowany, wszedł w życie, ale nie został wykonany. Do dnia dzisiejszego konkordat nie jest w pełni wykonany. Nie powołano do dnia dzisiejszego przewidzianych w artykule 22 ust. 2 i 3 wspólnej komisji układających się stron w sprawach zmiany modelu finansowania duchowieństwa i instytucji kościelnych. Nie wykonano artykułu 25 konkordatu dotyczącego wydania wspólnych regulacji na temat udostępniania zabytków kultury będących w dyspozycji instytucji kościelnych. Złamano artykuł 15 ust. 1 konkordatu w 2021 roku. Stolica Apostolska bez porozumienia z kompetentnymi władzami państwa polskiego jednostronnie wydała statut ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Na przełomie 2006 i 2007 roku byliśmy świadkami, jak zniszczono człowieka, to znaczy Stanisława Wielgusa, arcybiskupa warszawskiego. Zrobił to ośrodek polityczny skupiony wokół braci Kaczyńskich. Pan prezydent Lech Kaczyński, kiedy biskup Stanisław Wielgus złożył rezygnację w Katedrze Warszawskiej, zaczął klaskać. To było najbardziej charakterystyczne. W ogóle konkordat, proszę Państwa, w ograniczonym stopniu spełnia funkcję normatywną. Nie reguluje na przykład szeregu bardzo ważnych kwestii w zakresie stosunków państwo-kościół, spraw finansowych, ochrony danych osobowych chociażby. To wszystko jest nieuregulowane. Do dnia dzisiejszego nie wydano, nie zawarto, nazwijmy to, konkordatów parcjalnych, które uzupełniałyby akt z 93 roku. Pełni konkordat niewątpliwie rolę stabilizacyjną, gwarancyjną dla Kościoła, ale też w ograniczonym stopniu. Jak ktoś nie chce przestrzegać konkordatu, to go po prostu łamie i nic się nie dzieje. Jest pełni funkcję symboliczną, niewątpliwie. Jest symbolem, że wyznanie rzymskokatolickie, mimo że konstytucja mówi o równouprawnieniu, to jest tym wyznaniem jednak naczelnym, mającym szczególną pozycję w życiu publicznym w Polsce. Do tej pory zdarzył się tylko jeden przypadek realizacji artykułu 25 ust. 5 Konstytucji, czyli zawarcia umowy przez Radę Ministrów z wyznaniem nierzymskokatolickim i wydaniem na tej podstawie ustawy, mimo kilkudziesięciu wniosków ze strony wyznań nierzymskokatolickich. Druga kwestia to kwestia wprowadzenia religii do szkół w Polsce. W 90 roku wprowadzono religię pismem obiegowym, dwoma pismami obiegowymi ministra Henryka Samsonowicza. W sytuacji, kiedy ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, obie z 17 maja 1989 roku, które zostały zaakceptowane na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w tajnym głosowaniu, przewidywały, że nauczanie religii jest wewnętrzną sprawą kościołów innych związków wyznaniowych. Obowiązywała wciąż znowelizowana ustawa z 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, z której usunięto nakaz, iż wychowanie ma służyć kształtowaniu naukowego światopoglądu uczniów, czyli światopoglądu ateistycznego. Uczyniły to ustawy majowe z 1989 roku, ale był ciągle przepis mówiący, że system oświaty i wychowania ma charakter świecki. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, pan profesor Andrzej Sol mnie poprawi, podobno głosy sędziów się rozłożyły, pół na pół przesądził głos przewodniczącego, natomiast zgłoszono co najmniej trzy zdania odrębne i Trybunał wydał sygnalizację dla Sejmu, że należy zmienić ustawodawstwo oświatowe, co nastąpiło w 1991 roku. Czyli uznaliście Państwo, że w sumie no, jest to zgodne z Konstytucją, ale jednak coś jest nie w porządku, bo trzeba zmienić ustawodawstwo. Zabrakło odwagi cywilnej, moim zdaniem. Bardzo dziękuję. I tyle. Dziękuję Państwu.
Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim naszym wybitnym znawcom tego tematu. Tematyka jest znacznie bardziej rozległa niż tutaj udało nam się te kwestie poruszyć. Widzimy, że ten nasz organizm potrzebuje terapii, oby nie była szokowa i oby organizm przeżył. A my dalej kontynuujemy naszą podróż między tą wrogą Scyllą a neutralną Charybdą. Ja Państwu serdecznie dziękuję za wszystkie aktywne głosy. Dla mnie to był ogromny zaszczyt móc moderować tą debatę z tak wybitnymi gośćmi. Dziękujemy, i doktor. Na sam koniec pozostaje mi przekazać głos panu prezesowi Stowarzyszenia Ars Legis celem podsumowania ostatecznego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to nie będzie ostateczne podsumowanie, dlatego że nasza uroczystość się nie kończy. Ja się przyłączam do podziękowań i dziękuję, że też debata była gorąca, co było, można było wyczuć. O to nam chodzi, proszę Państwa, my zawsze mieliśmy tradycję tutaj w Stowarzyszeniu zapraszania wielu stron, zwykle to dwóch stron tak naprawdę, tak żeby były różne punkty widzenia. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję. Teraz bym prosił o taką dyscyplinę, żebyśmy się udali na dziedziniec Collegium Maius. Tutaj jest taka niespodzianka paruminutowa dla osób, które są zwłaszcza spoza Krakowa, tak więc prosiłbym o zostanie, dosłownie parę minut. I razem proponuję, żebyśmy szybko, sprawnie przeszli na dziedziniec Kościoła Świętej Anny. Tam praktykujemy właśnie taką przyjazną autonomię, dlatego że prawnicy mogą, zgodnie z przepisami, uważam, ubrać togi ci, którzy chcą zawodowo uczestniczyć w procesji. Tą procesję sformułujemy. Zapraszamy zatem na Eucharystię. Po Eucharystii króciutka litania do świętego Iwo, Elory i możliwość uczczenia relikwii świętego. I ponieważ też osoby przyszły później, zapraszam jeszcze raz wszystkich obecnych, naprawdę wszystkich, na poczęstunek na dziedzińcu Cafe Magia obok właśnie kolegiaty. A teraz proponuję nagrodzić brawami wszystkich panelistów. Dziękuję.